Wyzwaniem, jakim stanowi dla naszej wspólnoty konieczna przemiana. Konieczna w związku z tym, że zmieniają się formuły życia i próbujemy je uczynić coraz lepszym dla siebie. Odkąd ta właśnie przemiana uzyskuje pewną ideologiczną formułę modernizacji, staje się wyzwaniem dla patriotyzmu. Żeby zrozumieć to, o jakim wyzwaniu mówię, wystarczy sięgnąć do takich trywialnych przykładów z ostatnich dni. Dosłownie mogę takie dwa przykłady przytoczyć. Przed wyborami samorządowymi, drugą turą, gdzieś przełączając telewizję, natknąłem się na urywek dyskusji w telewizji TVN, w której dwóch byłych prezydentów, to znaczy jeszcze jeden był aktualnym, ale wiadomo było, że odchodzi, prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski i były prezydent Wrocławia, byli odpytywani przez prowadzącego audycję redaktora Kraśkę na temat właśnie tych potrzeb, jakich wymaga, czy jakie narzuca konieczna modernizacja miast, i zadał takie podchwytliwe pytania redaktor Kraśko swoim rozmówcom, czy wiedzą, kiedy powstała pierwsza linia metra w Londynie. Obaj wiedzieli doskonale, rok 1863. I wtedy redaktor Kraśko spuentował natychmiast. No widzicie panowie, tam budowali metro, a u nas cóż, kosy na sztorc. No to jest właśnie klasyczny przykład przeciwstawienia modernizacji patriotyzmowi. No bo z jakichś powodów gdzieś tutaj w 1863 roku postawiono kosy na sztorc. Widocznie ci Polacy tacy głupi wtedy byli, nie potrafili wziąć się za budowę metra. Tylko jakby nie zaświtała nawet ta myśl, a w każdym razie została stłamszona, że te kosy na sztorc, czy raczej powstanie styczniowe, było wynikiem po prostu trwającej już lat 70 niewoli narodowej, pozbawienia Polski suwerenności. Było po prostu odruchem wolności, odruchem prowadzącym w stronę odzyskania przez Polskę podmiotowości, suwerenności, żebyśmy mogli sobie zbudować metro we własnym kraju. Drugi taki przykład to z kolei zobaczyłem taki nagłówek w podobnych rejonach, to znaczy w gazecie biznesowej, w biznesowej części Gazety Wyborczej, który reklamował tekst tam właśnie chyba w sobotę opublikowany, poświęcony niezwykle ciekawej postaci Stanisława Patka. Przypomnę, ten utalentowany bardzo technik stał się odkrywcą specjalnego rodzaju naciągu do zegarków, który opatentował razem ze swoim współudziałowcem, Francuzem Filipem. I tak stworzyli chyba bardziej kosztowną, luksusową linię zegarków w historii. Zegarki firmy Patek kosztują dzisiaj kilkaset tysięcy euro. Otóż tenże Patek był, tak się składa, powstańcem listopadowym. Odzyskał Virtuti Militari za swoją bohaterską walkę przeciwko Rosjanom. I tak jak około 8 tysięcy powstańców, z ogólnej masy około 100 tysięcy, wywędrował na zachód do Francji, chcąc przedłużyć jakby na emigracji swoje starania o wolną Polskę. Trafił do takiego przygotowanego przez Francuzów obozu dla żołnierzy powstania listopadowego, po to, żeby mogli w takich warunkach, na jakich stać było Francję, utrzymać tych ludzi, których traktowano jako bohaterów wolności. Nagłówek Gazety Wyborczej jest taki: uciekł z Polski, trafił do obozu dla uchodźców. Bo to normalny odruch, prawda? Ucieka się z Polski, bo to jest koszmarny kraj, trzeba z niego uciekać, tak zrobił Patek, i trafił do obozu uchodźców. Taki jest los, prawda, współcześnie. Otóż to jest zderzenie właśnie tej najpłyciej, najprymitywniej, najgłupiej, kompromitująco głupio dla tak zwanej inteligencji, dla dużej jej części, nie dla wszystkich, rozumianej modernizacji. Ten sposób rozumienia modernizacji jako czegoś, co zawstydza polskość,
co czyni polskość rzeczą, jak mówiła młodzież jeszcze kilkanaście lat temu, obciachową, najlepiej opisała literatura polska. W dwóch dziełach wartych przywołania. W okresie międzywojennym tę postawę zwrotku modernizacji przeciwko tej, można tak powiedzieć, tradycyjnie rozumianej polskości, opisał i wyśmiał najlepiej ten, którego potem inteligencja polska weźmie na sztandary jako proroka modernizacji i wyzwolenia z polskości. Gombrowicz oczywiście, Witold Gombrowicz w swojej pierwszej głośnej powieści Ferdydurkę. Przypomnę, że tam główne postaci, inżynierostwo młodziakowie, Wiktor Młodziak, wykształcony w Paryżu i tam nauczony nowoczesnego europejskiego życia, i jego małżonka Joanna Młodziakowa, też no, głównie dbająca o swój wygląd przed lustrem, żeby być wysportowana, nie ma w tym nic złego, ale nie chcąca za żadną cenę przyznać się do tego, że jest matką dorastającej Zuty, tylko chciała być przedstawiana jako jej siostra. Na tym polega też modernizacja. Nie chcemy się zestarzeć. Starość jest okropna. Chcemy być zawsze młodzi. Czasem przybiera to formy groteskowe, tak jak w przypadku Joanny Młodziakowej. I to właśnie małżeństwo młodziaków ze swoim kultem młodości, kultem wyzwolenia z tradycji, wyszydzeniem, no prawda, w stosunku do swojej córki dorastającej właśnie potrzeby zachowania dziedzictwa, natrafiają na test, który organizuje, jak wiadomo, przepraszam, że streszczam ogólnie znaną lekturę, ale tylko żeby wyciągnąć z niej puentę, no, potencjalny narzeczony Zuty, czyli córki państwa Młodziaków w postaci Schadzkiej, to jeszcze z udziałem starego profesora Pimko. I ta właśnie kompromitująca sytuacja, w którą widzą rodzice, ci właśnie nowocześni, zmodernizowani, wyzbici pruderii, wyzbici jakichkolwiek starych przesądów, jak się to określa, no nagle wpadają w zupełną konfuzję. Ich nowoczesność nie znosi tej sytuacji. Ta skarykaturyzowana, ale bardzo trafnie podpatrzona wizja wielbicieli nowoczesności, którzy chcą się wyzwolić jakoś z tego wszystkiego, co reprezentuje stary polski przesąd, znajduje swoją kontynuację w utworze nowszym, do niedawna będącym chyba, może nawet nadal jeszcze jest, lekturą szkolną, mianowicie w tangu Sławomira Mrożka. Tam z kolei główni bohaterowie to no, małżeństwo takie PRL-owskie w latach 60. już, w której para rodziców reprezentuje właśnie taki radykalny postęp, wyzbycie się wszelkich konwenansów, bunt przeciwko wszelkiej dawnej obyczajowości. I ich nieszczęsny syn, który próbuje jakoś zbuntować się przeciwko rodzicom, sięga po formy konserwatywne. Ale ostatecznie, już nie będę streszczał tego, ale to właśnie to pokolenie nieszczęsne rodziców na czele z ojcem głównego bohatera Artura, Stomilem, no jest pokazane jako groteskowe, śmieszne, ten właśnie kult nowoczesności, odrzucenia wszystkiego, co stare, co przeszłe, co nieważne, który był odzwierciedleniem nastawienia właśnie dużej części inteligencji w PRL w latach 60. Swoją drogą doskonale to opisywał w tamtym czasie w swoich dziennikach Kisielewski, znany zapewne części z Państwa jako świetny felietonista Tygodnika Powszechnego, poza tym znakomity kompozytor. Otóż ta postawa inteligencji PRL-owskiej znajduje swoje przedłużenie współcześnie, w postawie bardzo dużej części, no, nie tylko inteligencji, ale także półinteligencji, ćwierć inteligencji, tych, którzy za wyznacznik swojej inteligenckości uważają właśnie regularne oglądanie wspomnianej przeze mnie telewizji i czytanie dodatków, zwłaszcza tych kobiecych, wspomnianej przeze mnie gazety. To właśnie ta grupa bardzo chętnie podchwytuje ten schemat myślenia o nowoczesności i Polsce. Polska jest antytezą nowoczesności, to co stanowi istotę polskości. Trzeba się pozbyć tej istoty, żeby stać się nowoczesnym. Trzeba wyśmiać tę istotę albo przedstawić ją jako nie tyle śmieszną, ile arcygroźną, potworną po prostu. I tak jeden, no można tak powiedzieć, z proroków tej współczesnej inteligencji polskiej
przytacza charakterystyczne powiedzenie, przytacza aprobatywnie charakterystyczne powiedzenie amerykańskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Paula Krugmana, który w 2018 roku napisał coś takiego. Przeczytam to, bo nie chcę tutaj żadnego zafałszowania wprowadzić. Oczywiście to jest cytat po angielsku, który tłumaczę teraz. Kiedy upadł mur berliński, pewien polityczny naukowiec, czyli politolog, którego znałem, pisze Krugman, zażartował. No cóż, teraz, kiedy Europa Wschodnia jest wolna od obcej, narzuconej jej ideologii komunizmu, może nareszcie wrócić do swojego prawdziwego przeznaczenia, do swojej prawdziwej drogi, faszyzmu. To jest nasze miejsce. Albo śmieszni, groteskowi, albo faszystowscy. No to jest wybór, którego możemy dokonać. Faszyzm nie jest śmieszny, ale to jest to, co nam zostaje. Albo możemy się zdeklarować jako faszyści, albo jako groteskowa grupa tylko warta wyśmiania, która nie wejdzie do raju nowoczesności. Od kiedy ta ideologia się zaczyna? Samo pojęcie nowoczesność i spór nowoczesnych ze starymi zaczyna się w formie ideologicznej we Francji w drugiej połowie wieku, właściwie w połowie wieku XVII, wtedy kiedy... To jest czas, przepraszam, nie chcę robić tutaj autoreklamy, tylko akurat rzeczywiście o tym pisałem troszkę w szóstym tomie Dziejów Polski. Czas, kiedy kardynał Richelieu organizuje jakby, wzmacnia organizację życia nie tylko politycznego, dyplomatyczne sukcesy Francji, ale stara się uczynić z Francji wzór kultury, model zorganizowanej przez państwo kultury, który będzie można narzucić całej Europie, tworzy Akademię Francuską. I wokół tej linii, którą zapoczątkowuje Richelieu, a którą kontynuuje Ludwik XIV, tworzy się no, rzeczywiście ten wzór dla Europy, wzór pewnego rodzaju postępu ideowego, tak byśmy to mogli nazwać. I częścią tego postępu była tak zwana querelle des anciens et des modernes, to znaczy spór starożytnych z nowoczesnymi. Tak to dosłownie można tę moją niezgrabną francuszczyznę, która oddaje oryginalną nazwę tego sporu, tak to można przetłumaczyć. O co w tym sporze chodziło? Otóż część tych właśnie najbardziej uznanych pisarzy francuskich na czele z Boileau broniła tezy, że twórczość starożytna, na przykład Homer, Wergiliusz, jest wielka i nie można jej wyrzucić do kosza tylko dlatego, że żyjemy 20 parę wieków później. Bo właśnie wieki ją sprawdziły. To, co stare, nie musi być koniecznie do kosza. Może być dobre, jest wybitne, sprawdziło się. Naprzeciwko stanęła grupa inna współczesnych, czyli XVII-wiecznych pisarzy francuskich na czele z Charlesem Perrault, tego od Czerwonego Kapturka, można w skrócie go tak jak Państwu przypomnieć, tego autora, która twierdziła, że skąd? Wszystko, co stare, trzeba wyrzucić do kosza. To nie ma, co to ma za porównanie z tym, co rozkwitło pod najświetlejszymi rządami Ludwika XIV? To było takie skrajne lizusostwo polityczne, polityczna poprawność, która mówiła, że tylko to, co powstało za Ludwika XIV, to jest dopiero wielkie, najlepsze. I tego Homera, Wergiliusza, to wszystko, co było, do kosza wyrzucić. Na tym polegał ten spór. Trochę myślę, że warto sobie przypomnieć ten spór w kontekście dyskusji, które po raz kolejny rozpalają zmiany w programie nauczania, bo przypomnijmy, że nie chodzi tylko o wyrzucenie no jakby całej treści związanej z historią polskiej niepodległości, walki o niej i sensem w ogóle niepodległości z lekcji historii, ale chodzi także o zmianę programu nauczania języka polskiego, żeby pozbyć się wreszcie tych Mickiewiczów i Sienkiewiczów, jak powiedział pewien aktor z pogardą. Albo teraz taki nowy film na Netflixie jest reklamowany, fabularny polski film. Tam jest jakieś wulgarne słowo w tytule i do tego Mickiewicz, prawda? To znaczy, no to o jakimś nauczycielu polskiego, który ma taki stosunek do Mickiewicza, wzorcowy stosunek do Mickiewicza. Prawda? No, część tego tytułu jest bliska znanemu hasłu z Ośmiu Gwiazdek. Więc myślę, że
To jest jakieś odzwierciedlenie tego sporu, ponieważ pojawiają się właśnie nagłaśniane przez te media, które już wymieniłem, sugestie, żeby no wyrzucić albo ograniczyć, zmniejszyć do minimum miejsce tego Mickiewicza, jakiegoś Słowackiego. No Sienkiewicz to wiadomo jest reakcyjny, należy go zupełnie skreślić, prawda? No Tuwim powinien się spalić ze wstydu za Morzynka Bambo i już nigdy więcej do niego nie powinno się wracać, choćby z tego powodu. A na to miejsce dać tych współczesnych pisarzy, takich, o których zapewne większość z Państwa nie słyszała, a ja nawet jeśli niektóre nazwiska słyszałem, to no niestety najczęściej nie czytałem twórczości. No nie wiem, na przykład Sylwia Hutnik jest wymieniana jako taka bardzo ważna przedstawicielka nowej prozy, która powinna zastąpić Mickiewicza, czy no nie wiem, no tego rodzaju nazwiska mało znane. Nie chcę obrażać ich twórczości, bo ich nie znam. Ale to jest właśnie to samo, co było w XVII wieku, to znaczy ci, co służą obecnej ideologii politycznej poprawności, ci mają zastąpić tych, którzy sprawdzili się przez wieki. Bo ważne, bo liczące się jest tylko to, co jest nowe. Stare wyrzucamy na śmietnik. To jest ważna, podstawowa właściwie część ideologii modernizacji. Przypomnę jeszcze tylko, że spór, ten oryginalny spór, starożytnych, czy obrońców starożytności, czy dawności z nowoczesnymi, skończył się we Francji zdecydowaną przegraną nowoczesnych. To znaczy pod koniec wieku XVII no jakby zwyciężył pogląd, że nie da się wyrzucić Homera i Wergiliusza na śmietnik, że oni nadal zachowają wartość, podczas gdy proponowani przez Charlesa Perrault, autorzy no, wspaniałych dzieł ku czci Ludwika XIV, noszą nazwiska, których nikt dzisiaj nie pamięta. Dzisiaj to znaczy w XXI wieku. To są po prostu ramoty i politgramoty, tak bym powiedział, z tamtego czasu. Niemniej spór trwał i przybierał, chociaż ten konkretny literacki spór się skończył pod koniec wieku XVII, czy na progu XVIII, to trwał w kolejnych wersjach, nie przedłużając jakby tej genezy samego pojęcia nowoczesności w ideologii przeciwstawionej starożytności, dawności, która ma być wyrzucona na śmietnik. Chcę podać jeszcze przykład jednej odsłony tego sporu, ważnej także, bo przenoszącej teren sporu z estetyki, z literatury na teren filozofii politycznej. Benjamin Constant, francuski filozof liberalny z początku wieku XIX, z okresu restauracji, czyli zaraz po Napoleonie, po wysłaniu Napoleona na Wyspę Świętej Heleny, kiedy wracają Bourbonowie na tron we Francji. On reprezentuje taką, no można powiedzieć, opcję liberalną. I Constant w 1819 roku pisze bardzo ważny dla myśli liberalnej w ogóle na następne dekady i wieki, nawet dwa następne, tekst pod tytułem O wolności starożytnych i wolności nowożytnej. I przeciwstawia negatywnemu wzorowi wolności starożytnej pozytywny wzór wolności nowej. Na czym polega wolność starożytna? Dokładnie na tym, co realizowała Rzeczpospolita. Rzeczpospolita rzymska i Rzeczpospolita ta szlachecka, powiedziałbym, która nie tak dawno została wymazana z mapy, nie tak dawno z punktu widzenia 1819 roku. Otóż według Constanta ta dawna wolność to jest wolność obywatelska, wolność politycznego zaangażowania. I ona jest niedobra, no, zwłaszcza w perspektywie przywróconego rządu Bourbonów. Nie jest dobrze, żeby obywatele byli zbyt aktywni. I w ogóle idea obywatelstwa tutaj nie jest specjalnie dobrze widziana. Natomiast co jest dobrze widziane? Wejście do sfery prywatnej, zamknięcie się w sferze prywatnej, indywidualna wolność polegająca na tym, że mamy spokój od polityki. Budujmy mosty, nie róbmy polityki. To jest to hasło. To jest wolność nowoczesna. Zajmą się tym no niekoniecznie mądrzejsi, może nie tak o nich myślimy, ale w każdym razie ci, którzy podejmują ten trud męczenia się ze sprawami publicznymi, a my się zajmiemy tym, co lubimy, nie wiem, sportem, odchudzaniem, wszystko jedno, muzyką, cokolwiek nam do głowy przyjdzie. Na tym polega wolność liberalna, na wolności od polityki.
i ją sławił, mówię to oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu, ją sławił Constant jako nową wolność. A więc ta stara wolność zaangażowania w sprawy publiczne, patriotyczne, to jest ta wolność do wyrzucenia na śmietnik. Liberalna wolność, wolność od tego, wolność od tych obowiązków, to jest wolność przyszłości, to jest wolność, która powinna zatriumfować. Oczywiście to powiedziawszy, po to, żeby pokazać genezę samego pojęcia modernizacja, spór modernizacji z starym, z tym co stare, chciałem przejść od pojęcia do historii zjawiska. Oczywiście odnawianie, wymiana generacji, nowe spojrzenia, to jest rzecz stara zapewne jak ludzkość. Nie będziemy sięgali do Adama i Ewy oczywiście tutaj w tym krótkim przeglądzie, ale chcę zwrócić uwagę na naszą perspektywę polską. Gdzie ona się może zaczynać tutaj w tym kontekście? Otóż wrócę, żebyśmy rozumieli dobrze całą tę analizę, do trzech par opozycyjnych, w świetle których można zrozumieć każdą niemal naszą sytuację życiową i historyczną. Te trzy pary, ja już kiedyś o tym tutaj mówiłem, sformułował znakomity niemiecki teoretyk historii Reinhard Koselleck, zmarły przed 18 laty, rzeczywiście najwybitniejszy teoretyk historii ostatnich kilkudziesięciu lat. Te trzy pary są bardzo proste. Pierwsza wyżej, niżej. No hierarchia. Jesteśmy albo wyżej, albo niżej w hierarchii. Nie trzeba nic tłumaczyć. Druga para, trochę bardziej złożone, ale też jasne. Wewnątrz i na zewnątrz. Jesteśmy albo wewnątrz pewnej wspólnoty, albo na zewnątrz. Możemy to różnie wartościować oczywiście, bo możemy wartościować tradycyjnie, powiedzieć, no chcemy być wewnątrz pewnej wspólnoty, cenimy sobie dom. Lubimy mieć dom i nie lubimy, żeby ktoś przychodził, jakiś intruz z zewnątrz. Ale pojawia się nowa ideologia, która mówi, trzeba być otwartym, trzeba otwierać się na zewnątrz, ale nawet ci, którzy wyznają tę ideologię, dzielą świat według tej osi, wewnątrz-zewnątrz, bo oni tworzą wspólnotę otwartych i na zewnątrz wyrzucają, do ciemności zewnętrznych, używając języka biblijnego, do ciemności zewnętrznych wyrzucają tych zamkniętych. Więc podział jest zachowany. Można powiedzieć nowocześni kontra staroświeckim. I tu przechodzę do trzeciej pary opozycyjnej, która jest kluczowa właśnie dla sprawy modernizacji i patriotyzmu, a mianowicie opozycja wcześniej, później, przed i po, czyli czasowa opozycja. Młodzi, starzy. Ta dynamika czasowa, w którą wszyscy jesteśmy wrzuceni z chwilą narodzin i w którą kolejne zmieniające się generacje oczywiście także przechodzą, stawia zawsze pytanie, czy nowsze jest lepsze od starego, czy przeciwnie, stare kumuluje doświadczenia wielopokoleniowe, które jako sprawdzone należy zachować, a nowsze, młodsze niekoniecznie przynosi pewność i właściwe wybory co do tego, co słuszne. To jest istota tego sporu. Otóż mając w pamięci te trzy pary opozycyjne, wróćmy do naszej historii, do samych jej początków. Słowianie pojawiają się w tej historii gdzieś w V, VI wieku. Nie wchodzę już tutaj w spory o genezę Słowian, ale na pewno w V, VI wieku są już na mapie środkowej Europy. I wiadomo, że pierwsze ich, że tak powiem, kontakty polityczne i organizacje pojawiają się gdzieś w VI, VII wieku, kiedy traktowani są po prostu jako ludzka rasa bydła, podporządkowana Awarom, którzy organizują pierwszą państwowość Słowian, tak zwane państwo Samona. Później w podobny sposób do Słowian, jako no, takiego dzikiego ludu, prymitywnego, podchodzą ci, którzy nasuwają się od zachodu na ziemię Słowian, a raczej to jest taka wzajemna, no, powiedziałbym, migracja. Słowianie na zachód, a od zachodu oczywiście plemiona germańskie, które zaczynają być organizowane w formę już państwową w czasach Karola Wielkiego w sposób już taki doskonały. To jest podbój, tworzenie marchii wschodnich cesarstwa karolińskiego i właśnie te marchie mają służyć pochłanianiu, podporządkowaniu i kontrolowaniu tych dzikusów, którzy żyją na wschodzie, czyli Słowian.
To jest o tyle ważne, że wyrabia się w ten sposób w mentalności tych, którzy od zachodu się nasuwają na ziemię Słowian, przekonanie o ich wyższości. Przekonanie nie bezpodstawne, bo oczywiście byli lepiej zorganizowani, dziedziczyli pewne elementy tradycji rzymskiej, no a w dodatku mieli siłę, która pozwalała im podbijać tereny Słowian, prawda? Więc na tym polegał najprostszy aspekt ich wyższości. Doskonale odmalował tę mentalność. Bardzo gorąco polecam Państwu tę lekturę, nie pierwszy raz zresztą, ale uważam, że to jest kapitalna lektura i warta wciąż ponawiania. Teodor Parnicki w swojej być może najlepszej powieści Srebrne Orły. To jest powieść, której akcja toczy się w czasach panowania Bolesława Chrobrego, ale właśnie odzwierciedla ona pewien kluczowy moment w naszych dziejach. To znaczy moment, kiedy z jednej strony spotyka się reprezentant tej tworzącej się tutaj wspólnoty politycznej lechickiej, polańskiej, wszystko jedno jak ją nazwiemy, tej, z której wyrośnie Polska w każdym razie, spotyka się z przedstawicielami tej saskiej, saksońskiej, saskiej raczej chyba należy powiedzieć, awangardy niemieckiej, królestwa niemieckiego, która prze na wschód no, chce zdobywać tereny i traktuje właśnie tych sąsiadów słowiańskich jako gorszych, jako oczywiście naturalnych kandydatów do podporządkowania. Co hamuje te relacje i co jest bardzo ważną zmianą w stosunku do wcześniejszej epoki, to jest fakt, że Bolesław Chrobry jest już księciem ochrzczonym. Jego ojciec już się ochrzcił. Wspólnota chrześcijańska, wspólnota chrztu wprowadza tutaj zasadniczą zmianę, bo jak mówi pismo, jak mówi w jednym z listów święty Paweł, nie ma już niewolnika ani Greka, prawda? Nie można różnicować, mówić ten jest wyższy, ten niższy, prawda? Sas jest wyższy od Słowianina, czy odwrotnie. I niezależnie od tego, że nawyki mentalne zostają, nie jest łatwo je wykorzenić, przyjąwszy chrzest, ale nauka chrześcijańska jasno mówi, że trzeba próbować z siebie te hierarchie wyżej, niżej w relacjach między narodami, między wspólnotami etnicznymi, wszystko jedno, jak je nazwiemy, trzeba powściągać, rugować to z siebie. I ta właśnie zmiana, ta zmiana, którą przynosi chrzest, nie tylko jest zmianą perspektywy w relacjach między sąsiadami, między wspólnotami, ale jest także pierwszym, najważniejszym krokiem na drodze do modernizacji wspólnoty, z której wyrośnie Polska. Modernizacji rozumianej nie ideologicznie, tylko w ten sposób, że wraz z chrztem przychodzi pismo na dwór księcia Mieszka, potem oczywiście na dwór księcia Bolesława. Potem przychodzą pierwsi nauczyciele, którzy wychowają w szkole na Wawelu Kazimierza, już prawnuka Mieszkowego, a wnuka Bolesława Chrobrego, Kazimierza, który zostanie nazwany odnowicielem, a gdzieś te początki edukacji odbierał już w Krakowie, no bo już w ogóle były jakieś początki edukacji. To jest efekt chrztu, prawda? Przybywają mnisi, którzy znają pismo, pojawiają się książki, czyli raczej pergaminowe, iluminowane czy nieiluminowane, no, powiedziałbym, wersje tego, co nazywamy później książką, a wraz z nimi ta właśnie kultura, którą chcieli odrzucić nowocześni w XVII wieku, to znaczy jakieś dialogi Cycerona, jakieś komedie Terencjusza, jakaś cząstka tego dorobku starożytnej, można powiedzieć, Europy, która podnosi nas kulturowo, na pewno te elity, które zaczynają się tworzyć w Polsce. Ale te elity, czy one będą służyć tej wspólnocie politycznej, która się tutaj buduje? Oczywiście muszą służyć, bo są na dworze księcia, służą księciu, tak jak anonim zwany Galem. On nie ma wątpliwości, komu służy. On nie służy Polsce, on służy chwale księcia, księcia Bolesława Krzywoustego. A skoro ojczyzną Bolesława Krzywoustego jest Polska, to i anonim zwany Galem opiewa Polskę, ale przez pryzmat władcy, bo to lojalność wobec władcy jest najważniejsza i ta lojalność była tutaj wymagana. Te zmiany, które dokonują się w trakcie rozwoju naszej wspólnoty, napotykają na pewien ważny próg. No, skoro nie abstrahuję od rozmaitych aspektów historii politycznej. Bardzo szybko przejdę do nowszych czasów, proszę się nie niepokoić.
Otóż kiedy wzrasta liczba ludności, trwa okres względnego spokoju po pierwszym wielkim najeździe Tatarów. Toczą się oczywiście jakieś walki wewnętrzne, ale nie mają one charakteru totalnie wyniszczającego te ziemie. No, pojawia się możliwość jakiegoś spokojniejszego budowania, rozbudowania tego, co pozwala nam żyć lepiej. I wtedy zaczyna się zjawisko, które opisuję w drugim tomie dziejów Polski, zjawisko zwane melioratio terre. Melioracja to nie jest modernizacja, to samo co ta 18, 19, 20-wieczna modernizacja, a jednak ma coś wspólnego. Chodzi o to, żeby było trochę inaczej niż było, żeby było lepiej, żeby lepiej uprawiana była ziemia. Bo z ziemi wszyscy żyjemy, znaczy żyli zwłaszcza wtedy bezpośrednio mieszkańcy nie tylko Polski, ale wszystkich krajów. I w takim razie jak ją lepiej uprawiać, jak uzyskać większe plony, jak zasiedlać pustki. Do tego potrzebni byli specjaliści, którzy lepiej to umieli robić od miejscowych. I tak zaczyna się kolonizacja, która ściąga, oczywiście kolonizacja nie na zasadzie podboju, tylko kolonizacja, w której książę zaprasza kolonistów gdzieś z Frankonii, z terenów zachodnich Niemiec, z Flandrii, z różnych obszarów, głównie z ziem niemieckich. Ludzi, którzy potrafią rzeczywiście lepiej uprawiać te ziemie, mają pewną technikę. I obok cystersów, którzy są tutaj pionierami oczywiście szczególnie zasłużonymi, to właśnie koloniści dokonują tego aktu melioracji ziemi, prawda? I ten proces znów warto zapamiętać z dwóch względów. Jeden to sama nazwa, którą chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Melioracja ziemi. Melior to jest oczywiście stopień wyższy od bonus. Prawda, bonus, dobry, melior, lepszy, optimus, najlepszy. Więc, czyli polepszenie, polepszamy ziemię. Te dwie rzeczy trzeba zapamiętać. Ma być lepiej z ziemią. Mamy lepiej uprawiać ziemię. Ale nie tylko o nazwę mi chodzi, która później będzie nam potrzebna, byśmy zrozumieli różnicę między tamtą melioracją, a współczesną modernizacją, ale potrzebne jest mi to przypomnienie tak odległej historii do zrozumienia relacji między tamtą melioracją, ulepszeniem, w pewnym sensie można powiedzieć unowocześnieniem technik uprawy, technik zasiedlania ziemi, a patriotyzmem. No bo przybywa duża masa przybyszy, znaczy ludzi, którzy mówią po niemiecku czy w rozmaitych dialektach, bo przecież nie było standardowego języka ani niemieckiego, ani polskiego wtedy, ale w rozmaitych dialektach, prawda, niemieckiego, nie bardzo się rozumieją z tymi, którzy tutaj mieszkają. Tarcia są nieuchronne, zwłaszcza, że ci no, są zasadźcami, wójtami, ci przybysze, prawda? No oni tworzą jakby nową elitę, miejską, wiejską. To oni zajmują te lepsze stanowiska, no bo te im daje książę, bo chce mieć dobrze zorganizowaną ziemię. Tarcia są nieuchronne i pojawia się pytanie, to czyja będzie ta ziemia w takim razie? Czy tych nowych przybyszy, kolonistów bardziej, oni będą tutaj raczej panami? To nie ma charakteru oczywiście najazdu, to nie jest żadna, powtarzam, kolonizacja w stylu XIX-wiecznej kolonizacji Afryki czy Azji. Ale napięcia powstają i powstaje pytanie, no, brutalnie mówiąc, leninowskie, kto kogo, prawda? Czy ta liczniejsza grupa miejscowych, czy liczna, bo to wcale nie były jednostki, to były dziesiątki tysięcy przybyszów z tych krajów, no właśnie północno, zachodnich, tak bym powiedział, czy oni będą uzyskiwali pozycję uprzywilejowaną. I ta kwestia nabiera znaczenia politycznego pod koniec wieku XIII, kiedy rozstrzyga się w pewnym, no powiedziałbym, konflikcie. Konflikcie, w którym arbitrem okazuje się Kościół. Przypominam tutaj pozycję i postawę, kluczową postawę Jakuba Świnki. To był arcybiskup gnieźnieński pod koniec wieku XIII, który rozumiejąc ten konflikt, zresztą Kościół był jego częścią, znaczy ten konflikt rozgrywał się także w Kościele, bo na przykład zakon franciszkanów sprzyjał, można tak powiedzieć, w cudzysłowie czy bez, Polakom, a Dominikanie bardziej sprzyjali w cudzysłowie czy bez Niemcom. Też oczywiście to są uproszczenia, ale tak to wyglądało. Jakub Świnka czuł się no, związany z tym polskim żywiołem, można tak powiedzieć. Chciał go bronić, wydał specjalne edykty, rozporządzenia, korzystając ze swojej władzy w Kościele, nakazujące nie tylko mówić wszystkie kazania w języku polskim, wszystko jedno, ksiądz
Mógł być z Niemiec, mógł być z Irlandii, mógł być z Włoch. Miał mówić kazanie po polsku. I główne modlitwy, prawda? Uczyć także głównych modlitw po polsku, to znaczy Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, po polsku, a nie w innym języku. A także zalecono, no właśnie, trudno powiedzieć nauczanie, ale powtarzanie takich najprostszych wiadomości o królach, tych legend, które już zapisał i zaczął utrwalać w pamięci nieco wcześniej mistrz Wincenty Kadłubek. Chodziło o obronę polskiej tożsamości, tak jak ona się wtedy rysowała, kształtowała. I Jakub Świnka wygrał tę walkę. Oczywiście prowadził ją nie tylko poprzez takie właśnie decyzje wychowawcze, nazwijmy to, ale przede wszystkim przez swoje zabiegi o to, żeby Polska odzyskała suwerenność. Starał się o to, kołatał w Rzymie papieskim i uzyskał w końcu już nie on, bo on zmarł, ale jego następca Janisław koronę dla Władysława Łokietka. Odzyskanie suwerenności nie oznaczało koniec procesu unowocześniania Polski. To warto sobie przypomnieć z wieku XIV. 1320 rok, ten fundamentalnie ważny w naszej historii moment, kiedy Polska odzyskała suwerenność, bo książę już niejednorazowo, jak to było bardzo ważne, no ale jednak krótkotrwały moment, kiedy Przemysł II w Poznaniu, prawda, odnowił ten ośrodek królewski po koronacji w Krakowie, na krótko zamordowany potem przez zbirów margrabiów brandenburskich, co niedawno świetnie przypomniała w swojej powieści historycznej Elżbieta Herezińska. Ale Łokietek odnawia to królestwo już na następne 400 lat od 1320 roku. No 400 lat z okładem, prawda, to królestwo będzie istniało już nieprzerwanie, suwerenne państwo polskie. I to suwerenne państwo polskie, które w bardzo dużych trudach się scala, jednoczy, walczy o to, ażeby ten żywioł niemiecki w połączeniu z zewnętrznymi wpływami politycznymi, czeskimi, prawda, dynastii luksemburskiej od południa i zakonem krzyżackim sięgającym po coraz więcej od północy, żeby no po prostu wyrwać tę suwerenność faktycznie na takim terenie, na jakim to możliwe. Ta trudna walka łączy się z dziełem, które kontynuuje syn Władysława Łokietka, dziełem modernizacji, najważniejszej modernizacji w dziejach Polski po chrzcie, bo tej modernizacji, która, jak mówię, oczywiście bardzo uproszczone powiedzenie, zastał Kazimierz Wielki Polskę drewnianą, zostawił murowaną. To jest oczywiście przesada, ale zbudował bardzo wiele grodów, a przede wszystkim no, powołał uniwersytet. Nie mówię tego jako absolwent tego uniwersytetu i wykładowca na nim, ale to było naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo uniwersytet był nie tylko znakiem prestiżu, ale szkołą elit, które służą ojczyźnie politycznej. Szkołą urzędników, księży, którzy budują suwerenność wspólnoty politycznej, łącząc tę pracę z pracą nad jej modernizacją. I oczywiście dziesiątki miast erygowanych, czy jakby na nowo lokowanych, może tak powiedzmy, przez Kazimierza Wielkiego są także świadectwem tego procesu. No i wielki proces także rozszerzania tej cywilizacji łacińskiej, modernizowanej, przekształcającej się w oryginalny sposób tutaj na ziemi polskiej. Ten proces zostaje przeniesiony na wschód poprzez Unię z Litwą. No i potem mamy rzeczywiście, jeśli nie 4, to 3,5 wieku rozwoju wspólnoty politycznej, która czuje się suwerenna, która nie czuje tego zagrożenia, zwłaszcza po Grunwaldzie, dla swojej suwerenności. I w związku z tym patriotyzm może rozwijać się w sposób naturalny, zwłaszcza, że no, znaleziony zostaje pewien model gospodarczy, który wydaje się być satysfakcjonujący dla tej wolnej, licznej bardzo i będącej fundamentem wspólnoty elity, elity rycerskiej, która staje się elitą ziemiańską. Model folwarczny eksportu żywności. I to jest właśnie drugi moment trudny, o którym trzeba powiedzieć, ważny z punktu widzenia tego, z czym mamy do czynienia dziś. Bowiem wtedy tworzy się system wymiany gospodarczej, wtedy, czyli gdzieś w wieku XIV, XV, XVI, kiedy no, tworzą się zalążki kapitalizmu w północno-zachodniej Europie, wykształca się system, który opisały znakomicie teorie
socjologiczno-polityczno-ekonomiczne w XX wieku. Z jednej strony znane jako teoria modernizacji, a z drugiej strony jako teoria zależności, dependency theory. I teoria światosystemu stworzona przez takiego amerykańskiego uczonego pochodzenia żydowskiego z Polski, znaczy jego rodzice gdzieś spod Gorlic byli chyba, jeśli dobrze pamiętam, Immanuel Wallerstein. Bardzo wspaniała, powiedziałbym, konstrukcja intelektualna przez niego stworzona, przypomniała coś, co przeczyło wcześniej ukształtowanej szkole modernizacyjnej. Ta wcześniej ukształtowana w XX wieku szkoła modernizacyjna uważała za rzecz oczywistą, że jest jeden wzór modernizacji na zachodzie Europy i że ten wzór musi być naśladowany wszędzie, gdzie indziej. Kto go nie naśladuje, ten jest nieudacznikiem, po prostu ciemniakiem, tak, wstecznikiem. I no, to się jakby mierzy w takiej hierarchii. Kto bliżej naśladuje Zachód, ten jest lepszy, w skrócie mówiąc. A Wallerstein czy Wallerstein, bo różnie wymawiają jego nazwisko, zmarł już, nie miałem niestety zaszczytu z nim nigdy rozmawiać, więc nie wiem, jak sam wymawiał swoje nazwisko. Otóż ten uczony dostrzegł ciemną stronę tak rozumianej modernizacji. Otóż modernizacja, zauważył Wallerstein, służy centrum. Jest zawsze eksploatacją peryferii. Modernizacja nie jest robiona po to tylko, żeby peryferiom, tym właśnie jakiejś Polsce, czy jakiejś Afryce, czy jakiejś Azji, było lepiej. Modernizacja jest po to, żeby najlepiej było tam, gdzie jest jej centrum. We Francji, w Niemczech, w Anglii. I ten system zaczął się kształtować właśnie w wieku mniej więcej XV-XVI, kiedy jednocześnie rozpoczyna się era podbojów zamorskich tych krajów z Europy Zachodniej, dokonywanych proces faktycznej kolonizacji, w której Polska rzecz jasna nie uczestniczy. I wtedy właśnie kształtuje się ten system, w którym to kupcy holenderscy odgrywają rolę, no, takich, powiedziałbym, głównych eksploatatorów systemu gospodarczego, który w Polsce, czy głównych beneficjentów, może tak to nazwijmy delikatniej, systemu ekonomicznego, który przynosi także zyski szlachcie polskiej i stabilizuje system polityczny w Polsce, gwarantuje mu suwerenność, bo szlachta, prawda, korzystając z pracy chłopów pańszczyźnianych, może eksportować zboże, jest zapotrzebowanie na zboże na zachodzie, no a sama za to zboże, które, prawda, w Gdańsku sprzedaje po odpowiedniej cenie, gdańszczanie sprzedają po kilkakrotnie większej cenie Holendrom, a Holendrzy po kilkakrotnie większej cenie sprzedają na rynki oczywiście zachodnioeuropejskie. W skrócie tak wyglądała ta wymiana. No a za to, prawda, szlachta może kupować sobie towary luksusowe, czy no, prawda, te rozmaite udogodnienia życia, których na miejscu wyprodukować nie jesteśmy w stanie. To jest właśnie teoria zależności w praktyce. Z jednej strony wszystko dobrze, Rzeczpospolita się rozwija, wszyscy są zadowoleni, no może chłopi pańszczyźniani nie aż tak bardzo, ale nie żyje im się wcale źle, wbrew prawda, koncepcjom historii ludowej. To nie jest tylko krwawy wyzysk, to jest pewnego rodzaju stabilizacja. Ona się kończy z chwilą najazdu zewnętrznego, z chwilą potopu, to co, przepraszam, że jeszcze raz się odwołam, ostatni, do swojej książki, ale żeby właśnie skrócić i nie gadać tyle, to odsyłam do 6 tomu Dziejów Polski, gdzie opisuję ten moment załamania Rzeczpospolitej pod wpływem najazdów zewnętrznych, kryzysu kozackiego, potopu moskiewsko-szwedzko-siedmiogrodzkiego. Zniszczenia tym wywołane sprawiają, że Rzeczpospolita nie jest w stanie już stanąć swobodnie na nogi. Co prawda odpędziła z najwyższym trudem większość najeźdźców, wyszła z pewnymi zasadniczymi stratami terytorialnymi, bo straciła pół dzisiejszej Ukrainy, z Kijowem włącznie i Smoleńsk, ale jest dalej na mapie, jest formalnie jako kraj suwerenny, jeszcze stać Jana Sobieskiego na taki wspaniały wyczyn jak odsiecz wiedeńska, ale wiadomo, że przeżywa ten kryzys, że ten kryzys nie dał się całkowicie zasłonić nawet blaskiem szabel polskich i litewskich pod Wiedniem, bardziej polskich, bo Litwini tam słabo nadążali, że tak powiem. Otóż ten kryzys właśnie sprawia, że pojawia się znak zapytania części elit polskich, czy w takim razie to przekonanie, w którym żyli nasi ojcowie, dziadowie, że żyjemy w najlepszym kraju na świecie, bo takie było przekonanie elit polskich, no nie ma lepszego kraju, nie ma nigdzie takiej wolności.
taka kultura polityczna się tu wypracowała, że rzeczywiście o wszystkim decydujemy sami. Są sejmiki, sejm, król niczego bez nas nie może zrobić. Władza wykonawcza jest otamowana naszą wolą, naszym wetem. No, nigdzie nie ma takiej wolności, prawda? I jednocześnie wszystko rozwija się pięknie, bijemy tych przeciwników, którzy próbują nam coś zabrać. No to się niestety kończy w połowie XVII wieku i pojawia się wtedy znak zapytania, a może to, co zrobił Ludwik XIV właśnie w tym czasie, ten wzór doskonałego państwa policyjnego, bo przecież w tę stronę zmierzała monarchia Ludwika XIV, pozbawiająca zupełnie wolności poddanych, kontrolująca ich tak jak tylko można w systemie technicznym, technologicznym końca XVII wieku. Jednocześnie jest bardzo skuteczna w wojnach, w wyciskaniu pieniędzy do skarbu, no i w budowaniu tej imponującej kultury, tego imponującego systemu Akademii Francuskiej, tego wzoru, który olśniewał, prawda, tych, którzy nad Sekwanę wyjeżdżali, chociaż tam niekoniecznie ładniej pachniało niż nad Wilią czy nad Wisłą, ale miasto było na pewno no, imponujące, budziło respekt. Tam zbudowali coś wielkiego, a my, no, u nas ciągle wszystko spalone, zniszczone przez najazdy. I tak właśnie rodzi się ta postawa, której początki opisałem w szóstym tomie, wyrażona w dramatycznym liście starosty radomskiego Piotra Kochanowskiego z końca lat 60. XVII wieku do ambasadora francuskiego. Panie, my już nie chcemy tutaj naszej władzy. Przyślij nam gubernatora. My chcemy, żeby wcielić ten nieszczęsny kraj, który nie umie sobą rządzić, do Francji. Nie chcemy niepodległości. To był przedstawiciel elity z rodu Kochanowskich. No nie bezpośrednio, że tak powiem, związany z naszym wielkim poetą, z którego my wszyscy, można tak powiedzieć, my wszyscy, którzy mówimy po polsku, powinniśmy za 6 lat naprawdę bardzo hucznie obchodzić 500-lecie jego urodzin, bo bez niego nie byłoby Polski. Otóż Wielkiej Polski w każdym razie. Otóż właśnie jeden z Kochanowskich tak się wyraził, odzwierciedlając w ten sposób pewien zwrot, który zacznie przybierać na sile oczywiście w XVIII wieku, po kolejnych zniszczeniach, następna wojna północna, no i oczywiście wygrywanie tego systemu wolnościowego w Polsce, jego słabych punktów, a każdy system wolnościowy ma słabe punkty, przez sąsiadów, zupełnie inaczej zorganizowanych. Sąsiedzi organizują się system nazwany kameralistycznym w końcu XVII, na początku XVIII wieku. Co jest najważniejsze? Kamera, czyli skarb, nowocześnie zorganizowany skarb, który nastawiony jest na eksploatację wszystkich poddanych. Wycisnąć jak najwięcej z poddanych. W porównaniu z tym ten wycisk, przepraszam za grę słów, może trochę nieelegancką, który dawał skarb w Rzeczpospolitej, czy nawet właściciele ziemscy swoim chłopom pańszczyźnianym, był niczym. Po prostu to było drenowanie, no właśnie takie drenowanie podatkowe poddanych po to, żeby państwo mogło rosnąć, żeby państwo mogło być coraz potężniejsze, żeby armia była coraz skuteczniejsza, wyposażona coraz nowocześniejszy sprzęt, coraz bardziej zdyscyplinowana i zdolna podbijać sąsiednie kraje. I z takim systemem Rzeczpospolita zaczyna przegrywać, być bezsilna wobec niego na początku XVIII wieku. Pojawia się wobec tego naturalne już pytanie, które nie ma charakteru ideologicznego, tylko prosty wybór praktyczny. No to chyba musimy naśladować ten system, no bo zginiemy, jeżeli sami się nie przeorganizujemy, jeżeli nie będziemy nowocześniejsi, jeżeli nie będziemy mieli swojej kamery, swojego nowoczesnego wojska urządzonego na wzór już nie starosarmacki, bo ten przestał być skuteczny, husaria już nie wygrywa, tylko trzeba pójść po naukę do tych, którzy lepiej to zorganizowali. Do tych Niemców, Holendrów, Szwedów, Francuzów, wszystko jedno. Otóż tego rodzaju doświadczenie zbiega się jednocześnie z ważną zmianą na zachodzie Europy. Zmianą, która dokonuje się i na zachodzie, i na wschodzie Europy. Te dwie zmiany jakoś w dziwny sposób ze sobą się zbiegły. Zmiana na wschodzie Europy polega, zacznę od niej, ona jest krótsza do omówienia. Można ją jednym zdaniem streścić. Połtawa, 1709. Moment, kiedy Piotr I, pobiwszy Szwedów,
że tak powiem, wysuwa Rosję na czoło Europy Wschodniej jako głównego mocarstwa, które będzie kontrolowało całą resztę Europy Wschodniej, w tym Rzeczpospolitą, która jest całkowicie spętana wpływami polityczno-militarnymi, które Rosja instaluje wtedy właśnie w Rzeczpospolitej w pierwszej dekadzie wieku XVIII. No ale Piotr jest noworyszem, prawda? Czy go uznają na Zachodzie? Do tej pory Moskwę przedstawiano jako no, najbardziej barbarzyński kraj na Zachodzie. No a teraz Piotr oczywiście hasło modernizacji właśnie czyni głównym hasłem swojego panowania, ale to nie wystarczy. Następuje zmiana na Zachodzie Europy i ta jest ważna. Ta zmiana sprowadza się do następujących dwóch płaszczyzn. Pierwsza polega na tym, że o ile mniej więcej do połowy XVII wieku obowiązywała niepisana zasada wspólnoty chrześcijańskich monarchów. Ona była oczywiście podważona bardzo mocno przez protestantyzm, no bo nastąpił podział. Jedni są protestanckimi monarchami, drudzy monarchami katolickimi. Trwa wojna o charakterze religijnym od połowy XVI wieku. Ale ta wspólnota chrześcijańska całkowicie nie została zakwestionowana. Polski król Zygmunt III Waza, uważany przecież za wybitnie kontrreformacyjnego władcę, apeluje niejednokrotnie o pomoc i niekoniecznie zawsze na darmo. Na przykład do króla Anglii, który oczywiście reprezentuje obóz protestancki, czy do książąt protestanckich Rzeszy, no bo jest wspólna sprawa chrześcijaństwa przeciwko Turkom, islamowi. Takie myślenie jeszcze, jego ślady trwały w wieku XVII. Ale od 1713 roku, od traktatu w Utrechcie kończącego serię wojen w zachodniej Europie, pojawia się nowa zasada w dyplomacji europejskiej, zasada balance of power, równowagi sił. Już się nie liczy w ogóle, kto jest kim, czy jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem, tylko myślimy matematycznie, nowocześnie myślimy. Trzeba zrównoważyć. To się tylko liczy. Może równoważyć Turek, może równoważyć Moskal, Moskwicin, który teraz się modernizuje, strzyże brody przymusowo swoim, prawda, rycerzom, ale ważne jest tylko to, żeby zrównoważyć z kim? No z tymi najsilniejszymi na Zachodzie. Tutaj Francja, Holandia, Anglia. One konstruują, że tak powiem, Hiszpania, one konstruują nowy model równowagi sił, w który wchodzi nagle Rosja. Rosja jako część zasady równowagi sił. Aha, Europa Wschodnia to jest Rosja. To tam jest, ona będzie balansować tę równowagę sił. Tak się złożyło, tak akurat wypadło, że ta zmiana myślenia o polityce europejskiej zbiegła się z triumfem Piotra I. Ale to nie był koniec, ani najważniejsza część tych zmian w myśleniu o tym, co nowoczesne. Ale już widać tutaj kierunek. Chrześcijaństwo przestaje być ważne w myśleniu o polityce. Schodzi na plan dalszy. Nowoczesne myślenie to jest myślenie abstrahujące od chrześcijańskich reguł wcześniej obowiązujących, jakoś niwelujących te zasady hierarchii wyżej, niżej. Teraz wyżej, niżej to jest tylko nowocześnie i mniej nowocześnie, prawda? I w pracy filozofów oświeceniowych, głównie francuskich i szkockich, czy angielskich szerzej także to ujmując, kształtuje się wtedy w połowie wieku XVIII nowe rozumienie Europy. Europy, która przestaje być wspólnotą chrześcijańską, a staje się cywilizacją państw, handlu i obyczajów. Tak to się streszcza. Państw jakich? No kameralistycznych, nowoczesnych państw. Takich, które są dobrze zorganizowane. Wohlordentliche Polizeistaat, tak to nazywano wtedy. Dobrze zorganizowane państwa polityczne, czy policyjne, to tak, taka subtelna dosyć tutaj jest różnica. Commerce, czyli handel jest najważniejszy. Oprócz tego umiejętność handlowa, no któż ją opanował lepiej niż Holendrzy czy właśnie Anglicy. No i obyczaje, a wzorem obyczajów jest oczywiście Francja. No tam jest ten wzór obyczajów, tych dwornych obyczajów, które czemu służą, po co Ludwik XIV zbudował Wersal? Po to, żeby wszystkich, całą elitę mieć na oku. Bo na
nie było życia poza Wersalem, tak jak niektórzy mówią, że dzisiaj nie ma życia poza internetem. Nie było życia poza Wersalem, tylko wtedy można było zaistnieć, że tak powiem, we Francji, w jej systemie politycznym, w systemie łask, które rozsiewała tylko jedna osoba, czyli król, jeżeli się było na Wersalu. No i w jakiejś klitce, bo ci, prawda, szlachta z całej Francji tam zjeżdżała i mieszkała bardzo byle jak. No bo kilkanaście tysięcy ludzi tam chciało być zobaczone chociaż raz przez chwilę, żeby król spojrzał. To służyło nadzorowi. No nie było kamer telewizyjnych, prawda, które mogłyby nadzorować wszystkich ważnych, czyli całą elitę. No to zebrał ich w Wersalu Ludwik XIV. No i tam pilnowano tych manier czy, prawda, obyczajów wedle dworskiego modelu niewolnictwa, bo w istocie to jest dworski model niewolnictwa. I razem te, powiedziałbym, elementy, fakt, że głównym ośrodkiem, powiedziałbym, nowoczesności stała się protestancka północna Europa, a ośrodkiem tych obyczajów stał się co prawda dwór arcy chrześcijańskiego króla Francji, ale jednak tenże arcychrześcijański król Francji prowadził arcyantychrześcijański sposób, powiedziałbym, budowania wspólnoty politycznej. I filozofowie, którzy we Francji wtedy tworzą, Voltaire, Diderot, autorzy encyklopedii francuskiej, dokonują pewnego rodzaju rewolucji w rozumieniu tego, co znaczą owe obyczaje, co znaczy europejskość. Europejskość oznacza walkę z zabobonem, walkę postępu z zabobonem. A co jest zabobonem? Katolicyzm przede wszystkim jest zabobonem. Wtedy się to kształtuje właśnie na salonach francuskiej, powiedziałbym, elity intelektualnej z Wolterem na czele i jego słynnym hasłem écrasez l'enfant, to znaczy wymaszcie tę hańbę. Hańbą jest Kościół katolicki. To jest hańba na rozumie, to jest to spojrzenie, prawda, że to jest rozum przeciwko katolicyzmowi. I z tego punktu widzenia praktycznym przełomem w historii Europy zwrócił na to uwagę zresztą wspomniany przeze mnie na początku wybitny historyk niemiecki Reinhard Kozelek, że to jest jedna z kluczowych dat w historii Europy. Rok 1772-3. Czyli moment, kiedy Rzeczpospolita podlega rozbiorowi pierwszemu i zostaje skasowany zakon jezuitów. To są dwa śmiertelne ciosy w katolicką Europę. Wielki triumf tego nowego sposobu, nowego systemu rozumienia Europy jako wspólnoty antykatolickiej, która musi wymazać tę hańbę katolickich wpływów, katolickiego myślenia. Co się dzieje w Polsce wtedy? No, w Polsce, przypomnijmy, naturalną reakcją na potrzebę reformy, bo reforma była potrzebna. Naśladowanie wielu aspektów europejskiego postępu było absolutnie potrzebne, konieczne. I rozumieli to światli ludzie, mówię to bez żadnej ironii, używam tego pojęcia, światli ludzie. Już w pierwszej połowie XVIII wieku najwybitniejszym ich przedstawicielem był ksiądz Stanisław Konarski. I tak się składa, że jest to postać tutaj emblematyczna, taka no najbardziej wyrazista dla tematu, o którym dzisiaj mówimy. Ponieważ ten sam ksiądz Konarski, który jest znany, trafił nawet do podręczników, z których nie został jeszcze chyba wymazany całkiem, szkolnych jako autor reformy szkolnictwa, Collegium Nobilium, tego w 1740 roku ustanowionego modelu nowoczesnej szkoły dla elit polskich, szkoły, w której uczono wielu języków, nie tylko łaciny, ale właśnie tych nowoczesnych języków, że tak powiem, francuskiego oczywiście, niemieckiego, włoskiego, rzadziej angielskiego, oczywiście ten nie był taki ważny wtedy. Uczono matematyki, no, tego co potrzebne w nowoczesnym świecie, ten zreformowany system edukacji, który oczywiście także obejmował zreformowane szkoły pijarskie, bo ksiądz Konarski był pijarem. I jego kontynuacja w postaci programu politycznego, zniesienia liberum veto, słynny traktat czterotomowy Stanisława Konarskiego o skutecznym radsposobie. No rzeczywiście najważniejszy traktat polityczny w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, przekonujący, argumentujący spokojnie wobec szlachty przywiązanej do weta, że należy ten element, który być może miał kiedyś sens i znaczenie, znieść, bo jest on źle wykorzystywany, jest wykorzystywany przeciwko Polsce przez jej sąsiadów. Otóż to wszystko, z czego znany jest Konarski, trzeba połączyć z mniej znanym aspektem jego działalności,
która czyni z niego odnowiciela pojęcia niepodległości. To bowiem ksiądz Stanisław Konarski w 1733 roku, był wtedy młody, miał 33 lata, zaczynał dopiero swoją karierę pisarską, debiutuje jako autor anonimowo wydanego traktatu Listy Poufne z czasów Bezkrólewia. W tym traktacie, napisanym z okazji no właśnie śmierci Augusta II Sasa i Bezkrólewia stąd wynikającego, Konarski protestuje, o tym kiedyś mówiłem, ale przypominam to tylko jednym zdaniem teraz. Konarski protestuje przeciwko narzucaniu Polsce wyboru władcy, bo kiedy umarł August II, obywatele Rzeczpospolitej wybrali niemal jednomyślnie, jak to się prawie nigdy wcześniej na elekcjach nie zdarzało, Stanisława Leszczyńskiego. Ale wtedy zareagowała caryca Anna Iwanowna i cesarz Habsburski i wspólnie zdecydowali się na interwencję, znaczy na tej zasadzie, że wojsko wysłała Rosja, dwa korpusy wojska, a że tak powiem z Wiednia błogosławił także cesarz austriacki, po to, żeby Polacy nie mogli wybrać tego, kogo chcą, tylko tego, kogo im narzucą sąsiedzi. I w ten sposób wybrany został pod osłoną korpusów rosyjskich August III. I przeciwko temu zaprotestował w swoim traktacie Stanisław Konarski, przywracając słowo independencja. Traktat był po łacinie, Epistole Familiares, tak się zaczyna tytuł tego traktatu. Otóż w nim właśnie to słowo independencja zostaje przywrócone w takim oto znaczeniu. Musicie pamiętać, zwracał się do obywateli Rzeczpospolitej Stanisław Konarski, że wolność, którą sobie tak cenicie, ta wolność, której bronicie wetem przeciwko własnemu rządowi, ta wolność może zniknąć, kiedy nie będzie Rzeczpospolitej. Gdzie się podzieje wasza wolność, kiedy nie będzie Rzeczpospolitej? Musicie pomyśleć o niepodległości. To jest coś innego niż wasza wolność wobec władzy. To jest niepodległość całego państwa, na rzecz której trzeba się zastanowić nad tym, jak zreformować naszą wolność. I to jest początek tego procesu, który prowadzi do czegoś, z czego pod wieloma względami słusznie możemy być dumni, a raczej dumni mogli być ci, którzy to stworzyli, czyli dzieła ustawodawczego Sejmu Czteroletniego kilkadziesiąt lat później, uwieńczonego Konstytucją 3 maja. Bardzo ważna reforma, ważna także dlatego, że ona pokazywała wobec Europy i wobec polskich elit coś niesłychanie ważnego. Wmawiano wam, że jesteście czarną dziurą na mapie oświecenia, że jesteście najbardziej zacofanym, prymitywnym narodem w Europie. Francuski oficer, który tutaj przyjechał, jak bardzo wielu Francuzów, na dwory arystokratyczne, żeby po prostu szybko i dużo zarobić, a ponieważ wdał się tam w jakieś awantury, więc ta kariera mu się nie udała, napisał popularną w latach 80. w Europie broszurę pod tytułem Orangutan Europy. To było o Polsce. Orangutan Europy, prawda? Tego rodzaju schemat. Wcześniej Voltaire pisał na zamówienie Katarzyny takie broszurki, w których przedstawiał właśnie tych tępych, fanatycznych, z kołtunem na głowie sarmatów, którzy chrzczą swoje noże pod obrazem murzyńskiej Madonny, no bo tak przedstawiał Jasną Górę i Matkę Boską Częstochowską. To jest taki dziki kraj właśnie dzikiego fanatyzmu katolickiego, który jest zaprzeczeniem wszystkiego, co cenne w Europie. I Voltaire konkludował w jednym z listów do Katarzyny II, że no cóż, Katarzyna musiała wysłać 40 tysięcy żołnierzy, żeby nauczyć Polaków tolerancji. No nie ma rady, no jak nie da się inaczej, no to trzeba za pomocą wojska rosyjskiego uczyć Polaków tolerancji. Czyli nowoczesności, czyli modernizować Polskę, tę hołotę, prawda, sfanatyzowaną, katolicką. I wobec tego stereotypu, który bardzo się utrwalił wtedy w Europie za pieniądze Katarzyny, za pieniądze Fryderyka II, którym zależało na tym, żeby taki obraz Polski przedstawić. Polska to antyteza nowoczesności. Polska nie jest w stanie praktycznie się odnowić. Polska może być tylko odnowiona przemocą z zewnątrz, przez nasze zabory, pruski i rosyjski, do tego się to sprowadzało. Zaprzeczeniem tego jest to, co stało się ostatecznie właśnie na Sejmie Czteroletnim. To znaczy Polska pokazała przykład przemyślanej, wydyskutowanej, swobodnie wydyskutowanej w wyjątkowym systemie politycznym pozwalającym na to reformy. Reformy jak najbardziej rozumnej, światłej.
I z podziwem oglądanie na przykład przez główny autorytet konserwatywnego liberalizmu, czy liberalnego konserwatyzmu, wszystko jedno jak to nazwiemy, anglosaskiego, Edmunda Berka, który z podziwem pisał właśnie o tym, jakie to wspaniałe dzieło stworzyli Polacy, w odróżnieniu od tych okropieństw, które robią Francuzi właśnie, czyli rewolucję francuską. Więc to było ważne także, ale również dla samych Polaków, chociaż Rzeczpospolita, jak wiadomo, upadła, ponieważ przeraziła ta reforma jej sąsiadów, że Rzeczpospolita może stanąć na własnych nogach, jeśli będzie mogła reformować się dalej. Postanowiono ją zniszczyć i zniszczono szybko, ostatecznie. Ale nie zniszczono dzięki tej reformie, nie zniszczono ducha wiary w możliwość odnowienia Rzeczpospolitej. Nie byłoby Mazurka Dąbrowskiego, gdyby nie było reform Sejmu Czteroletniego. Oczywiście nie byłoby Mazurka Dąbrowskiego także, gdyby nie było wcześniejszej Konfederacji Barskiej, czyli takiego prostego odruchu, można powiedzieć, nie połączonego z myślą reformatorską, tylko połączonego z jedną myślą: walczmy o niepodległość, skoro zabrali nam ją Rosjanie, zewnętrzni barbarzyńcy i ich agenci, jak patrzono na Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisław August, o którym nie będę tutaj dyskutował długo, bo to oczywiście temat morze i dyskusje wokół jego postawy, ale chcę zwrócić uwagę raczej na coś innego, na specyficzną pochwałę, jakiej udzieliła mu jego patronka intelektualna i powiedziałbym ambasadorka na dworze tej oświeconej Europy, Madame Geoffrin, starsza od króla pani, która prowadziła najsłynniejszy salon w Paryżu, na który właśnie przychodzili Voltaire i inni. I ona, jakby wymieniając bardzo bogatą korespondencję z Stanisławem Augustem, która go traktowała trochę jak swojego intelektualnego podopiecznego, kiedy Stanisław August napotkał na opór Katarzyny, ale także części opozycji w Polsce wobec swoich reform już na początku panowania w 1766 roku, pani Geoffrin pisze do Stanisława Augusta, zastanawia się, czy Polska jest godna tak oświeconego monarchy, tak oświeconych elit, jakie spotykają się wtedy na obiadach czwartkowych już u Stanisława Augusta. To jest ciekawe pytanie. To znaczy, czy Polska jest godna nowoczesności? Elity tylko są, jakieś bardzo wąskie elity, monarcha nowoczesny, a reszta to ciemnota, to może ta ciemnota nie jest godna tych elit. I odpowiada sama sobie pani Geoffrin. Nie, Polska nie jest godna niczego innego, jak tylko podboju. Tak pisze w 1766 roku do króla. Brutalniej to wyrazi przy okazji drugiego rozbioru inny reprezentant oświecenia, najwybitniejszy, czy jeden z najwybitniejszych celebrytów oświecenia niemieckiego, baron Melchior Grimm, który w liście do Katarzyny napisał w 1793 roku, że Polska jest jak mała dziwka, której trzeba obciąć halkę i nałożyć gorset. Tak określił proces drugiego rozbioru. Mała taka nieokrzesana, brudna dziwka, przepraszam za brutalne określenie, ale ono pojawia się w liście Melchiora Grimma, prawda? Czyli brudna jakaś prymitywna kobieta, w dodatku złych obyczajów, którą trzeba dopiero ubrać porządnie, i trochę jakoś gorset jakiś jej nałożyć. Do tego służył drugi rozbiór. Ale potem przyszedł trzeci, przyszło wymazanie Rzeczpospolitej z mapy, ale przecież nie bez protestu, bo nie tylko była Konstytucja 3 maja, ale było powstanie kościuszkowskie. Czasem się je oskarża o to, że właśnie było bezrozumne, że przyspieszyło trzeci rozbiór, że było w istocie nieskuteczne, przegrało, więc w takim razie po co je było organizować. I znów powiem, nie byłoby Mazurka Dąbrowskiego i nie byłoby niepodległej Polski potem, po 100 latach, gdyby nie było powstania kościuszkowskiego. Ponieważ ono pokazało nie tylko Polskę, która zdolna jest się reformować na drodze reformy parlamentarnej, ale Polskę, która jest w stanie przy pomocy pewnego rodzaju buntu, rewolty swoich elit politycznych, niepodległościowych, właśnie tych, które łączą ideał niepodległości, walki o nią, połączyć ten ideał, przepraszam, z zasadą koniecznej reformy społecznej. Trzeba chłopów uczynić Polakami. To jest to otwarcie, które czyni insurekcja kościuszkowska. Mimo wszystkich tych propagandowych, prymitywnych filmów fabularnych, które teraz są sławione, jakiś kos, nie kos, prawda, które starają się to wyszydzić,
To było fundamentalnie ważne wtedy i jeszcze ważniejsze w następnych dekadach. To, że to hasło poszerzenia narodu na chłopów pojawiło się i zaznaczyło czynem zbrojnym i symbolicznym wydźwiękiem, który pozostanie w świadomości i w pamięci historycznej. Racławice, choć były militarnie tylko epizodem w sensie politycznym, były fundamentalnie ważnym wydarzeniem. I ten testament reformujący się, zmieniającej, unowocześniającej Polski, która wychodzi ze systemu szlacheckiego w stronę ponadstanową, w stronę, można tak powiedzieć, ogólnospołecznego narodu, było czymś bardzo ważnym, co wyznacza kierunek kolejnych prac na niepodległość Polski i powstań. Bo kolejne powstania, które będą wybuchały w różnych okolicznościach, będą miały za cel za każdym razem niepodległość. Powstanie poznańskie w 1806 roku w bardzo sprzyjających okolicznościach doczeka się tej, co prawda, ograniczonej niepodległości w postaci Księstwa Warszawskiego. Doczeka się reform, które w jakiejś mierze były dyktowane przez przybysza z Francji, z zewnątrz, przez Napoleona. On dyktował te reformy, ale w jakim stopniu one uwzględniały przynajmniej tradycję Rzeczpospolitej, a potem, kiedy Napoleon przegra, to nie zostanie to schowane całkiem do, że tak powiem, grobu wraz z Napoleonem, czy nie wywiezione wraz z nim na Wyspę Świętej Heleny, tylko nowy twór polityczny, tak zwane Królestwo Polskie, czyli Królestwo Kongresowe utworzone przez cara Aleksandra I, znów kontynuuje to dzieło reform rozpoczęte przez Sejm Czteroletni, przez Księstwo Warszawskie, jeszcze bardziej niż Księstwo Warszawskie, łącząc instytucje utworzone w 1815 roku tutaj w Warszawie z tradycją Rzeczpospolitej. To jest bardziej podobne do Konstytucji 3 maja, pod pewnymi względami oczywiście, jakoś łączy te tradycje nowoczesności XIX-wiecznej z tradycją Rzeczpospolitej w jej zreformowanej postaci z końca XVIII wieku. To jest ciąg dalszy tego. Polacy pokazują zresztą pod rządami Aleksandra I jako króla Polski, obiecującego poszanowanie autonomii królestwa i zwiększenie niepodległości na teren ziem zabranych, czyli pierwszych trzech zaborów rosyjskich, Polacy pokazali, że niesieni tą nadzieją są w stanie budować bardzo nowoczesne państwo. Przykładem tego oczywiście reformy Drudzkiego-Lubeckiego, reformy skarbowe znakomite, budowa początków przemysłu, zarówno w Staropolskim Ośrodku Przemysłowym, czyli no okolice Kielc, jak i początki tego, co wyrośnie w Zagłębiu, co będzie znane później jako Zagłębie, prawda? No, Sosnowiec w 1902 roku zostanie miastem, ale początki tego ruchu przemysłowego są już wtedy tam. A więc nowoczesność organizowana przez miejscowe elity staje się faktem w XIX wieku, wtedy, kiedy wydawało się, że autonomia Polski ma szansę rozwinąć się w niepodległość. Ale niektórzy w dyskusjach publicystycznych wracają do tej tezy, no i co, i zmarnowaliście to powstanie. Trzeba było dalej, tak jak Drudzki-Lubecki, spokojnie budować tutaj potęgę przemysłową, Bank Polski rozbudować, bo to też Lubecki zrobił. Budować te wspaniałe gmachy, które dzisiaj są w Warszawie odbudowane. Teatr Wielki, no najwspanialszy teatr w Europie. Zbudowany w tamtym czasie, zbudowany właśnie, czy zainicjowany jeszcze w czasach Królestwa Kongresowego, ukończony w 1833. Czy bank tam, gdzie siedziba prezydenta Warszawy. No, cały szereg wspaniałych budowli z tamtej epoki, pokazujących unowocześnianie, no nie tylko Warszawy, ale Królestwa Polskiego. To, co Staszic wtedy robił ze szkołami górniczymi. To wszystko pokazywało, że Polacy potrafią być nowocześni i patriotyczni. Ale pojawia się zmiana w polityce rosyjskiej, czego nie uwzględniają ci, którzy mówią, że to wina gorączkowych, romantycznych Polaków, że zmarnowali tę szansę. Nie. Zmiana przyszła z Rosji, a nie z Polski. Ten początek zmiany opisał doskonale nie kto inny, jak ten przeklęty Mickiewicz w Dziadach części trzeciej. To są właśnie aresztowania w Wilnie. Aresztowania spowodowane rzeczywiście tym, że jeden ze studentów napisał na tablicy Wiwat 3 maja. To przypomnienie, że Wilno jest też częścią tej wspólnoty dawnej Rzeczpospolitej, która nie powinna się kończyć tylko dla
królewiaków, że tak powiem, na Bugu, bo Rzeczpospolita to nie jest tylko 128 tysięcy kilometrów kwadratowych, które tworzy to nowe Królestwo Kongresowe, ale to jest całość, która obejmowała co najmniej te 730 parę tysięcy kilometrów kwadratowych przed pierwszym rozbiorem, prawda? I to upomnienie się o to spowodowało reakcję już za czasów Aleksandra I, a tym bardziej, kiedy nastał następny car, Mikołaj I, ten nie pozostawił żadnej wątpliwości po rozprawie z dekabrystami, że nie ustąpi już polskiej autonomii ani milimetra, będzie zachowywał jej pozory, ale Królestwo Polskie jest po prostu częścią jego domeny, nie zostanie ani poszerzone, ani realna władza Polaków nie zostanie tutaj umocniona. I reakcją na to odebranie nadziei na spokojne, oddolne budowanie niepodległości pod patronatem Rosji stało się powstanie listopadowe. To była walka o niepodległość. Są ludzie, którzy nie rozumieją tego, że część polskich elit uznawała niepodległość za hasło, z którego nie można rezygnować. I ci mówią, nie, trzeba było wybrać modernizację, machnąwszy ręką na niepodległość. I ci biorą na sztandary właśnie Druckiego-Lubeckiego. Rzeczywiście można było stworzyć program modernizacji i tego rodzaju model patriotyzmu modernizacyjnego, który abstrahuje od niepodległości. To się właśnie dzieje w XIX wieku i patronem tego drugim obok Lubeckiego jest Stanisław Staszic. Ten, którego wymieniłem przed chwilą jako wybitnego reformatora polskiego przemysłu, patrona polskiej geologii nowoczesnej. Otóż Staszic, który był, no, jak wiadomo, namiętnym zwolennikiem reform w końcowych latach Rzeczpospolitej, rzeczywiście radykalnie unowocześniających Rzeczpospolitą w kierunku nowoczesnego republikanizmu, bardzo silnego państwa, wzorowanego w dużym stopniu na francuskim modelu. Po klęsce Rzeczpospolitej, po upadku, odchodzi od nadziei na niepodległość i pisze traktat, olbrzymi traktat filozoficzno-polityczny, Ród ludzki, w którym uzasadnia rezygnację Polski z niepodległości. Polska powinna się pogodzić z tym, że jest częścią słowiańszczyzny, na czele słowiańszczyzny stoi Rosja i stać będzie, a my przy Rosji co róbmy? Oni są Rzymianami, tymi, którzy zdobywają świat, a my bądźmy Grekami w tej wspólnocie. Tą trochę mądrzejszą elitą w wielkiej wspólnocie, wielkiego imperium, którym rządzą Rosjanie, ale my jesteśmy mózgiem. No bardzo taka, powiedziałbym, piękna konstrukcja, która nie prowadziła oczywiście w stronę żadnego walenrodyzmu, prawda, przejęcia, że tak powiem, tego imperium od środka, tylko miała być pewnego rodzaju rekompensatą za uznanie podległości. Tak, możemy się unowocześniać, ale najważniejsza teza Staszica brzmiała w ten sposób, że to, co liczy się naprawdę, to nie jest niepodległość, tylko awans w hierarchii narodów ucywilizowanych. Na tym polega patriotyzm. Możemy być narodem podległym, ale możemy budować nowoczesność u siebie, jak długo zgadza się na to Rosja, i możemy w ten sposób awansować w tej hierarchii nowoczesności, której szczycie są gdzieś tam Francuzi, prawda, czy Anglicy, a my ten postęp będziemy tu wprowadzać, nie przejmując się niepodległością, bo ona nas może odsunąć od nowoczesności, może nas zatrzymać na drodze tego awansu. To jest rozumowanie, które wprowadza Staszic, a za nim będą wprowadzali kolejni myśliciele nurtu liberalnego XIX-wiecznej myśli. Na przykład w Powstaniu Listopadowym jednym z posłów na Sejm był taki Dominik Krysiński, bardzo wybitny przedstawiciel tego nurtu liberalnego, który walczył jak najbardziej w powstaniu o niepodległość, ale uważał, że najważniejszym zadaniem nie jest niepodległość, tylko jest właśnie ten awans w hierarchii narodów ucywilizowanych, który jest możliwy nawet w sytuacji bez własnego państwa. Ta, powiedziałbym, sytuacja powtarza się, tylko już w trochę gorszych warunkach przed powstaniem styczniowym. Znowu Wielopolski staje się dla wielu takim symbolem, no powiedziałbym, budowania nowoczesności za zgodą zaborcy w pewnych granicach, gdzie z niepodległości trzeba zrezygnować, ale za to możemy konkretne rzeczy reformować, prawda, no ważne rzeczy. Reforma miejska, reforma Żydów, przede wszystkim budowa szkoły głównej tutaj w Warszawie. I ci, którzy tak zwracają na to uwagę, nie zwracają uwagę na to, że no jednak ktoś wcześniej zrujnował te szkoły wyższe, które tutaj były. Przecież one były wcześniej.
to Zaborca je zlikwidował. I jakby winą za likwidację szkół wyższych w Polsce i wielką wdzięcznością zarazem wobec tego, że jakaś szkoła została przywrócona w 1862 roku tu w Warszawie, wina spoczywa na Polakach, tych szalonych, romantycznych Polakach, którzy biją się o niepodległość, a zasługa spoczywa na dobrym carze Aleksandrze II i Wielopolskim, że przywrócił łaskawie jakąś namiastkę uniwersytetu w postaci Szkoły Głównej Warszawskiej. To jest takie rozumowanie jak w odniesieniu do Powstania Warszawskiego. No kto jest winien zniszczeń Warszawy? Polacy. Hitler tu nie miał nic do rzeczy, w ogóle bez znaczenia. Hitler, jego wojska, Himmler. To powstańcy są winni zniszczeniu Warszawy. To jest ten sposób rozumowania. I ten sposób znajduje także swoją pożywkę właśnie w tej dyskusji o powstaniu styczniowym, w którym przypomnę, że chodziło nie tylko o niepodległość, ale chodziło właśnie także o nowoczesność, bo manifest powstańców głosił w pierwszych swoich słowach wyzwolenie pełne i bez odszkodowania chłopów. Pełne. I dopiero w odpowiedzi na ten manifest władze carskie przeprowadziły reformę rolną, która była, znaczy reformę uwłaszczeniową, która była kluczem do, no powiedziałbym, nowoczesności społeczeństwa polskiego. Ale nie tylko ten aspekt powstania chciałem podkreślić styczniowego, ale i ten, że przecież powstanie nie wybuchło dlatego, że jakiś paru fantastów, niedorostków uznało, że trzeba z lancą na czołgi, prawda, jak ten stereotyp bardzo często to przedstawia. Z lotnej Andrzeja Wajdy, ale jest to próba odzyskania niepodległości w sytuacji, kiedy brak niepodległości kosztuje uwstecznienie Polski na drodze do nowoczesności. Dlaczego? Przypomnijmy, że w powstaniu, które było strasznym upływem krwi, straszną katastrofą, to prawda, 40 tysięcy osób około zginęło i zostało powieszonych w sumie. Przypomnijmy, że w poprzednich latach z Królestwa Polskiego wywieziono w głąb Rosji 250 tysięcy rekruta, z czego około 25 tysięcy wróciło. W czasach pokoju. Nie było, znaczy no była tam wojna krymska, owszem, ale generalnie to oni gdzieś tam ginęli na linii orenburskiej, podbijając Azję Środkową, czy walcząc z Czeczenami na Kaukazie, czy w służbie garnizonowej, która trwała 25 lat, no więc mało kto dożywał końca tej służby. I już nigdy nie wracali do swoich domów. To był dopiero upływ krwi. Upływ krwi, który wynikał z braku powstań. Z tego, że nie walczono o niepodległość. Polacy ginęli gdzie indziej. Drenowany był ten, powiedziałbym, zasób demograficzny, bez którego nie da się zbudować nowoczesności. I to trzeba sobie przypomnieć, żeby zastanowić się, czy jest jakiś związek między niepodległością a nowoczesnością. Trzeba to sobie przypomnieć także dlatego, że powstała teza bardzo, powiedziałbym, nagłośniona w ostatnich kilkunastu latach za sprawą książki nie historyka, ale politologa, antropologa pana Jana Sowy, Fantomowe ciało króla. Taka bardzo głośna książka w środowiskach humanistycznych, która udowadniała tezę, że Polska nie była państwem, Rzeczpospolita nie była żadnym państwem i dopiero państwo zbudowały tutaj mocarstwa zaborcze. One dopiero wprowadziły normalne państwo i one wprowadziły nowoczesność. Polacy sami z siebie nie byliby w stanie nic zrobić. Tak jakby nie było konstytucji majowej, tak jakby nie było ustawodawstwa Sejmu czteroletniego, tak jakby nie było setek innych instytucji wcześniej wprowadzanych. One były tylko, no niestety nie dało się, jeśli się nie studiuje historii, nie traktuje jej poważnie, no wzmiankować o tym w traktacie politologicznym, który miał na celu po prostu to właśnie, o czym mówimy, przeciwstawienie polskości i nowoczesności. I bardzo wielu współczesnych młodziaków, współczesnych stomilów, tych z III RP, uznało, no tak, nareszcie ktoś nam napisał, że polskość i nowoczesność to są dwie radykalnie przeciwne strony i dopiero zaborcy wprowadzili nam tutaj nowoczesność, prawda? To jest ta teza. Otóż ona jest nieprawdziwa. Doszli do tego przekonania także ci, którzy tworzyli polski socjalizm w końcu wieku XIX, czy w ostatniej ćwierci wieku XIX. Część z nich. Wtedy bowiem, przypomnijmy, to była końcówka
lat 70. Upłynęło zaledwie kilkanaście lat od tego rzeczywiście traumatycznego doświadczenia klęski powstania styczniowego i pytania, czy jeszcze stać nas na kolejną walkę o niepodległość i naturalnego zmęczenia, powiedziałbym, po tym upływie krwi i stwierdzenia, no może nie stać, może trudno, trzeba się pogodzić, już upłynęło 80 lat od zaborów, próbowaliśmy, tyle było tych powstań, nic się nie da zrobić, są inne ważne sprawy. Szukajmy innej drogi do nowoczesności niż niepodległość. I socjaliści, tacy jak Ludwik Wareński, mówią, no to machnijmy ręką na niepodległość. Sprawa robotnicza jest sprawą przyszłości. Tam zrealizujemy nasze ideały sprawiedliwości społecznej, a niepodległość będzie tylko przeszkodą. Ale część tych działaczy pierwszego proletariatu i później tych, że tak powiem, odpryskowych partii, które będą powstawały następnie, dochodzi do przekonania, nie no, chyba jednak to nie jest dobry wybór, ten, który zrobił bohaterski skądinąd Ludwik Waryński. To byli ci ludzie, którzy pojechali do Rosji i zobaczyli, jak tam wygląda sytuacja społeczna, mentalna, kultura. Taki Józef Uziębło, właśnie jeden z tych działaczy pierwszej generacji polskich socjalistów, wrócił stamtąd jakby nawrócony. Przekonał się, no nie można zrezygnować z hasła niepodległości. Z paru powodów. Po pierwsze, jeżeli pogodzimy się z tym, że Rosja jest nad nami, no on oczywiście był w części zaboru rosyjskiego, to Rosja będzie narzucała nam dużo bardziej prymitywne warunki nowoczesności, bo jest na trochę niższym poziomie rozwoju gospodarczego, gdzieś tam, gdzie on był w Rosji centralnej. Tu był trochę wyższy ten poziom. Ze względu na wyjątkowo korzystne geoekonomiczne położenie Królestwa Polskiego na styku Imperium Rosyjskim z zachodnimi partnerami, z Niemcami, z II Rzeszą, z Austrią. Tu się rozwijały linie kolejowe, tu się rozwijał przemysł. Nie dlatego, że Rosja chciała pomóc Polsce, tylko to była konieczność, powiedziałbym, gospodarcza, logistyczna. No i to powodowało, że właśnie no, przyszło to pytanie, no to w takim razie chyba nie da się tego zrobić bez straty dla naszej nowoczesności, jeżeli pójdziemy do niej drogą, że tak powiem, przez Rosję, rezygnując z walki o niepodległość od Rosji. Ale drugi aspekt był jeszcze ważniejszy. Ów Uziębło przekonał się, że zwykły robotnik warszawski, a już było ich wtedy wielu, po prostu myśli o niepodległości. Nie chce pogodzić się z tym, żeby Polski nie było. Już ta edukacja, którą prowadziła literatura romantyczna, a później praca organiczna pozytywistów, żeby no, tę świadomość polskości wnosić do ludzi, którzy nawet jeszcze nie umieją czytać i pisać, ale chętnie posłuchają opowieści o Kościuszce czy jakichś streszczeń Mickiewicza, czy będą czytali potem, a raczej słuchali nowych odcinków trylogii Sienkiewicza. To wszystko działało. Działało w ten sposób, że te niższe warstwy społeczne, chłopi, którzy stają się robotnikami, chłopi, którzy pozostają chłopami, stopniowo wchodzą w krąg polskości i uznają, tak, to jest warte obrony, warte uczestnictwa w tym. Nie wszyscy oczywiście, to nie ma co idealizować, ale dostatecznie wielu ich już było na początku lat 80. XIX wieku, żeby przekonać część proletariatczyków, że trzeba zrezygnować z tego internacjonalistycznego kursu i pójść drogą niepodległościową. I tak rodzi się ten nurt, który wytyczy potem PPS. PPS oczywiście, frakcja, ten PPS Piłsudskiego. Ale to nie jest jedna droga do nowoczesności, która wtedy buduje się w społeczeństwie polskim pod zaborami. Tą drugą drogą jest droga, którą wytyczy Roman Dmowski. Oczywiście ma swoich poprzedników, Popławskiego, Balickiego, którzy kładą nacisk na to, że głównym wehikułem, narzędziem nowoczesności jest budowa nowoczesnego narodu. Tylko tak można doprowadzić do demokratyzacji, tylko tak można, powiedziałbym, wejść do nowoczesności. Naród jest nieuchronnym, powiedziałbym, przynajmniej w naszej części świata, sposobem zorganizowania społeczeństwa w nowoczesności. I Dmowski tu się nie mylił, tu zgadzają się wszyscy współcześni, także teoretycy modernizacji, że naród był jakby koniecznym elementem na drodze do nowoczesności. Dmowski to bardzo dobrze zresztą opisał. Dmowski jednakże połączył to z pewnego rodzaju wizją nowoczesności, wizją, której on nie wymyślił, w której uczestniczył tylko w pewnym szerokim nurcie myśli europejskiej, zgodnie z którym nowoczesność buduje się w kontekście odkryć Karola Darwina i przeniesienia tych odkryć, walki gatunków o przetrwanie, tych najzdolniejszych do przetrwania, najskuteczniejszych w tej walce, przenosi się na grunt społeczny. Herbert Spencer, Buckle,
ci właśnie ideolodzy, powiedziałbym, walki klas, przepraszam, walki nie klas, bo to akurat Marx, jak wiadomo, wymyślił. I nie walki ras, chociaż to też wtedy się upowszechnia, nie w Polsce wymyślone, tylko przez niemieckich, francuskich i brytyjskich rasistów wymyślone wtedy teorie nowoczesnego rasizmu, ale walki grup społecznych, w tym przypadku narodów o przetrwanie. Dmowski pisze Myśli nowoczesnego Polaka. To jest jedna znów z najważniejszych książek polskich, politycznych, jakie zostały napisane w całej historii polskiej myśli politycznej. Książka wydana w 1903 roku, która jest zdecydowaną polemiką ze starą Polską, tą romantyczną, szlachecką, szlachecko-demokratyczną, w duchu właśnie tego darwinizmu społecznego. Powtarzam, nie Dmowski go wymyślił, Dmowski przeszczepił go na grunt Polski. No musimy być gotowi bić się z innymi, inaczej nie wygramy. To jest walka o przetrwanie. Mamy dookoła siebie rywali. Niektórzy z nich są naszymi wrogami. I z nimi trzeba walczyć. Takie jest spojrzenie Dmowskiego. Teraz abstrahuję od oceny moralnej czy jakiejkolwiek innej tego, powiedziałbym, co Dmowski napisał. Chodzi mi o to, że przedstawił pewną wizję drogi do nowoczesności przez zahartowanie w takim konflikcie, który wymaga no, innego sposobu działania niż romantyczna walka za wolność naszą i waszą. Otóż to akurat nie jest może moja perspektywa, no ale na pewno Dmowski obok Piłsudskiego, albo inaczej mówiąc narodowo-demokracja obok PPS-u, nurtu niepodległościowego, wytycza dwa sposoby rozumienia wejścia patriotyzmu polskiego, niepodległościowego ostatecznie, bo ostateczną myślą także dla Dmowskiego przecież było odzyskanie suwerenności polskiej, do XX wieku, do nowoczesnego świata. I to powiedziawszy, można dojść już do momentu, w którym polskość zostaje odzyskana. Nie dlatego, że ofiarował nam ją na talerzu prezydent Wilson, na talerzu w Wersalu, prawda, czy premier Lloyd George, tylko dlatego, że Polska przez 120 lat, przez swoje powstania, upominała się o to prawo nie tylko swoje, ale narodów do niepodległości. Wniosła jakby ten problem do świadomości elit politycznych Zachodu, że i zaszczepiła także pewien wzór innym narodom Europy podzielonej przez trzy imperia czy cztery imperia, to znaczy niemieckie, habsburskie, tureckie i rosyjskie, bo to były no, cztery siły dominujące nad całą Europą Wschodnią w XIX wieku, że tu mogą powstać państwa oparte na innej zasadzie narodowej. To była praca intelektualna, militarna, heroizm poświęceń, kilku pokoleń Polaków, aktywistów sprawy narodowej rozumianej rzecz jasna nie według Dmowskiego, tylko po prostu w różnych kategoriach, jak one się rozwijały od XVIII do XX wieku. To właśnie razem zaowocowało tym, że nie dało się abstrahować od tej sprawy narodowej po I wojnie światowej i nowy porządek polityczny uwzględnia czynnik narodowy. Polska wraca na mapę i buduje swoją nowoczesność. Pierwszym aktem, dowodem tego jest oczywiście takim najbardziej chyba przemawiającym, takim, który powinien przemawiać do wyobraźni. Decyzja tymczasowego naczelnika państwa nie tylko o natychmiastowym niemal przeprowadzeniu pełnych, powszechnych, równych wyborów, ale przede wszystkim uwzględnienie w tych wyborach pełnego prawa kobiet. Kilkanaście lat przed Wielką Brytanią, 26 lat przed Francją, kilkadziesiąt lat przed Szwajcarią, wiele lat przed innymi krajami zachodnioeuropejskimi. No, można powiedzieć, że z przytupem Polska wchodziła chyba jako dziewiąty kraj na świecie. Wcześniej nie była niepodległa, więc nie mogła oczywiście tego zrobić. Dopiero w listopadzie roku 18 do grona tych państw, które uznały kobiety za pełnoprawne uczestniczki nowoczesnego życia politycznego. Oczywiście cały szereg innych reform wprowadzanych w XVIII-XIX roku świadczył o tym dążeniu do nowoczesności, tak jak ją wtedy rozumiano, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, cały szereg innych instytucji, które tworzyły to państwo od zera, od podstaw, świadczył o tym dążeniu. I jednocześnie wiemy, jak to się kończy. Kończy się w 1939 roku, kończy się tragicznie, rozerwaniem tego państwa, które miało tylko 19 lat na rozwój, przez sąsiednie imperia zbudowane na innej technice
tworzenia nowoczesności, totalitarnej technice tworzenia nowoczesności. Na czym polegał problem II Rzeczpospolitej? Na tym, że połączenie idei patriotycznej, niepodległościowej z dążeniem do nowoczesności, a niewątpliwie ono było dominujące, to dążenie do nowoczesności w II Rzeczpospolitej, napotykało na przeszkodę w postaci braku kapitału. Nie da się zbudować ekonomicznie nowoczesności w 15 czy 20 lat, jak się nie ma gigantycznych kapitałów. Kapitały można było uzyskać tylko na dwóch drogach. Jedna to jest ściągnąć z zewnątrz w postaci pożyczek albo inwestycji. Główny partner ekonomiczny II Rzeczpospolitej, Niemcy, prowadził wojnę na wyniszczenie II Rzeczpospolitej. Świadomie chciał zniszczyć II Rzeczpospolitą. No dzisiaj czytamy taki tekst Die Welt, który mówi jasno, że jeśli Polska spróbuje budować centralny port komunikacyjny, to będzie wojna z Niemcami, wojna ekonomiczna oczywiście. Jasno to zostało wyłożone, prawda? Oczywiście dużo brutalniej, bez porównania brutalniej, Republika Weimarska prowadziła wojnę ekonomiczną z II Rzeczpospolitą, bo chciała ją zniszczyć. Stąd nie tylko żadnych kapitałów nie można było dostać, ale utrudniało to także pozyskanie kapitałów skądinąd, bo z kolei Wielka Brytania traktowała, jako główne mocarstwo zwycięskie w zachodniej Europie, traktowała Europę Środkową jako, i Wschodnią jako obszar, w którym głównie jednak powinny mieć coś do powiedzenia dwa mocarstwa, które były w jakiś sposób mało obecne, czy niedostatecznie zdaniem Wielkiej Brytanii obecne w Wersalu, czyli Niemcy i Rosja Sowiecka, Związek Sowiecki. To jest powrót do tego myślenia w kategoriach balance of power. No, ten balans można przywrócić tylko jeśli Niemcy będą blokowane przez Związek Sowiecki, czy obecną Rosję, prawda, i vice versa. Polska jest za mała, za słaba, żeby to zrobić. Nie warto inwestować w Polskę. No, w skrócie i w największej, najbardziej łagodnej formie można by to tak oddać. Francuzi mieli za mało kapitału, sami borykali się z trudnościami. Poza tym no, inwestowali w tak zwaną małą Entente, w Czechosłowację, Rumunię. Mieli gdzie indziej te kapitały ulokowane. Olbrzymie stracili w Rosji po rewolucji, więc tym mniejsza ochota na, że tak powiem, inwestowanie na niepewnym gruncie między Rosją a Niemcami. To razem sprawiło, że pozostawała tylko druga metoda. Metoda kameralistyki do potęgi entej, czyli kameralistyki totalitarnej. Drenażu środków do budowy nowoczesności z ludności, którą eksploatuje się do maksimum. W państwie demokratycznym to jest niemożliwe. W państwie autorytarnym jest łatwiejsze, a możliwe jest doskonale w państwie totalitarnym. I taką metodę zastosował Stalin, skuteczną, w tym sensie, że za cenę kilkunastu milionów ofiar zbudował nowoczesny przemysł zbrojeniowy i nie tylko, i rzeczywiście zmodernizował Rosję. Pytanie, czy to jest droga, którą należy iść, bo co do tego, że nie dało się nią iść w Polsce, nie ma wątpliwości. Polska nie była krajem, rzecz jasna, totalitarnym. Czy był autorytarnym, o to się możemy spierać, nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że istotnie środkami etatystycznymi, państwowymi po zamachu majowym, głównie premier, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski próbował odgórnie zmodernizować Polskę, ale Polska, powtarzam, nie była krajem totalitarnym, nie mogła takich metod zastosować jak Związek Sowiecki, ani takich jak III Rzesza Adolfa Hitlera do przyspieszonej remilitaryzacji i reindustrializacji. I to sprawiło, że musiała przegrać ten wyścig z dwoma potężniejszymi i nastawionymi na podbój, na zniszczenie Polski sąsiadami. Nie była winna temu. Natomiast utrwalano taki obraz, utrwalano go głównie wskutek zwycięstwa Stalina w II wojnie światowej. Obraz, że II Rzeczpospolita upadła, ponieważ była niezdolna do życia. To nie tylko mówił Mołotow, uzasadniając pakt Ribbentrop-Mołotow w Radzie Najwyższej Związku Sowieckiego, kiedy użył tego określenia w październiku 1939 roku, pokraczny bękart Traktatu Wersalskiego. No, to urodziście, prawda? To znaczy, no taki rzeczywiście no, ubliudok, no nie wiem już jakiego tam jeszcze słowa użył nieeleganckiego Mołotow, ale chodziło o to, że to był twór niezdolny do życia Polska. Tak miało to być przedstawione, żeby raz jeszcze, tak jak w XVIII wieku Voltaire, jak
jak Fryderyk II, jak Baron Grimm, udowodnić, że Polacy i nowoczesność to jest jak siodło i krowa. To Stalin użył tego określenia, zresztą tyle, że nie w odniesieniu do nowoczesności, bo Stalin oczywiście zawsze twierdził, że kochał Polskę i mówił, że taki system niedemokratyczny, autorytarny pasuje Polsce jak siodło krowie. No, wiadomo, zrobił coś takiego, że potrafił to siodło przyspawać do polskiej krowy, tak bym powiedział, w 1944 roku i następnych latach. Ale w każdym razie wracając do tego, co najważniejsze, czyli do tego obrazu II Rzeczpospolitej jako przegranej próby budowy nowoczesności, bo Polacy nie potrafią jej zbudować, to tutaj właśnie pomija się te aspekty, które świadczą o ogromnym wysiłku, który przegrał tylko z brakiem czasu i kapitału. To znaczy COP, Gdynie, nie tylko te symbole pojedyncze, jak prawda, motocykl Sokół czy bombowiec Łoś, bo to, że ich było za mało, że ich nie starczyło na pokonanie Niemiec i Związku Sowieckiego na świecie, można i trzeba odeprzeć jednym stwierdzeniem. Związku Sowieckiego i Niemiec nie mogłyby odeprzeć w 1939 roku żadne państwo na świecie. Stany Zjednoczone, gdyby zostały najechane przez Związek Sowiecki i Niemcy w 1939 roku, upadłyby szybciej niż Polska, bo miały dużo mniejszą armię, prawda? Ale nie wytrzymałby żaden kraj pojedynczy na świecie takiego ataku. Wysnuwanie stąd wniosku, że Polska nie zdała egzaminu z nowoczesności w II Rzeczpospolitej, jest po prostu fałszem historycznym, który był potrzebny Stalinowi po II wojnie światowej znowu po to, żeby powiedzieć, tylko przez Związek Sowiecki może iść nowoczesność. I tu pojawia się to słynne stwierdzenie, które przytacza Czesław Miłosz, który uległ temu przekonaniu i też uznał, że no rzeczywiście duch historii przemawia teraz przez Stalina, a kowcy to są jacyś przegrani ludzie, z których można i należy szydzić. I szydził z nich Miłosz w felietonach w Dzienniku Polskim w Krakowie w 1945 roku. A uzasadnienie do tego dawał mu, no cóż, właśnie ten, można powiedzieć, komunistyczny system ideologiczny. Przepraszam, szukam tego cytatu, znanego cytatu. O, chyba to będzie tutaj, z Tadeusza Juliusza Krońskiego, polskiego filozofa i historyka filozofii, który był jednym z mistrzów myślenia Miłosza po II wojnie światowej. Pełny cytat brzmi tak. Kto daje nam, Kroński oczywiście przystąpił do stalinizmu, kto daje nam gwarancję, że ten ustrój, który umożliwia wolność i postęp, czyli ustrój stalinowski, przejdzie przez wszystkie niebezpieczeństwa. Na kim się opieramy? Górnicy, część robotników i nawet Żydów, myślę, że nie więcej jak 20%. Że większość jest przeciw nam, to dlatego mamy zrezygnować z takiej szansy historycznej? Nie. Dlatego czasem celowo daje się ponieść temperamentowi. My sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie, bez alienacji. To znaczy sowieckimi kolbami nauczymy was nowoczesności. Nie umiecie inaczej, to sowieckimi kolbami będziecie nauczeni nowoczesności. I tak dochodzimy właśnie do tej lekcji, która prowadzi nas przez historię PRL-u, gdzie rzeczywiście dużo rzeczy zbudowano, korzystając z tych metod totalitarnego państwa, jakie wypróbował wcześniej Stalin, gdzie rzeczywiście w pierwszej fazie do 1956 roku udało się w dużym stopniu zrealizować hasło z XVIII wieku écraser l'infâme, to znaczy zapędzić Kościół katolicki do katakumb i niemal wygrać walkę z katolicyzmem pod hasłem walki z zabomodem. No ale niestety, jak wiadomo, niestety oczywiście z punktu widzenia zwolenników stalinowskiej nowoczesności, ten kryzys legitymacji społecznej nowej władzy, kryzys gospodarczy, kryzys polityczny po śmierci Stalina zaowocował pewnego rodzaju przełomem, niepełnym, ograniczonym, ale jednak ważnym, październikiem 1956 roku i nową erą, erą gomułkowską, w której no, ten stalinowski impet, powiedziałbym, budowania nowoczesności maleje. Oczywiście powstają nowe fabryki, Zagierka to będzie jeszcze inaczej, jeszcze więcej tej nowoczesności importowanej z Zachodu częściowo już także będzie przychodziło do Polski, ale bez wolności rzecz jasna, ten aspekt nowoczesności nie będzie uwzględniony. Kiedy kończy się cały ten w cudzysłowie PRL-owski czy sowiecko-PRL-owski eksperyment w 1989 roku, powstało pytanie, co dalej? I na to właśnie pytanie
udzielała odpowiedzi inteligencja wytresowana w szkole Gombrowicza, ale zupełnie inaczej odczytanego niż ja to zrobiłem na początku, ta, która utożsamiła się z młodziakami. Inteligencja ta, która utożsamiła się z Stomilem bardziej niż z Arturem Stanga, z tymi nowocześniakami, tak bym to powiedział, i której można było wmówić, że już dość było tych nieudanych powstań, Solidarność, no cóż, przegrała przecież. Grudzień 81 roku pokazał, kto jest silniejszy. To rozczarowanie, które prowadzi aż do tekstu odzwierciedlającego te nastroje. Cytuję go dlatego, żeby najlepiej zilustrować ten nastrój wejścia w trzecią RP. To jest oczywiście wielokrotnie powtarzany także przeze mnie fragment eseju Donalda Tuska z 87 roku z miesięcznika Znak o Polaku rozłamanym. Tam, gdzie padają te słowa o polskości jako nienormalności. One padają oczywiście w kontekście, ale sens wierny autorowi jest taki, że po prostu wyraża ten tekst zmęczenie walką o niepodległość. Ta niepodległość przynosi nam tylko to, że sąsiedzi wchodzą z lewej, z prawej strony, niszczą nam sprzęty. Tę nowoczesność rozumianą po mieszczańsku, tak jak każdy z nas chce ją rozumieć do pewnego stopnia, no żeby urządzić spokojnie swój dom, żeby nam ktoś obcy nie wchodził, nie niszczył. Żeby było u nas chociaż w połowie, tak jak na Zachodzie, w jednej trzeciej, ale spokojnie, stabilnie. No do tego musimy się pogodzić z tym, że nie będziemy już z lancą na szable, bo do tego sprowadzono hasło na walki o niepodległość. To jest szkoła Wajdy do pewnego stopnia, lotnej, popiołów, które były wieloznacznymi oczywiście wypowiedziami na temat, niejednoznacznymi, to nie były agitki przecież propagandowe, ale przez wielu tak odczytywane, no jednak to dość beznadziejna sprawa, ta walka o niepodległość. To wszystko razem składało się na obraz, w którym można było uznać, że to, co uzyskaliśmy w 89 roku, to nie jest efekt skumulowanych powstań, walki o wolność, upominania się o to, nie tylko tych dawnych powstań, ale 56, 70, 76, 80, tylko to jest efekt okrągłego stołu i daru właścicieli niewolników, którzy niewolnikom nadają status wyzwoleńców, bo do tego sprowadzono te interpretacje okrągłego stołu. No po prostu właściciel niewolników, czyli właściciele PRL zgadzają się na częściową zmianę statusu reszty społeczeństwa, nadając im ten status wyzwoleńców. I z tego się cieszymy, no bo dzięki temu unikamy konfliktów, unikamy problemów i przyjmujemy ten status. A gdzie jest wzór? Wzór jest na Zachodzie. No tam nareszcie możemy zobaczyć, jak wygląda to spokojne życie prawdziwe, do którego chcemy awansować. Wtedy oczywiście dystans cywilizacyjny, jeżeli przez słowo cywilizacja rozumiemy dobra materialne i sposób ich używania, umożliwiający maksymalizację wygody człowieka, ten dystans między Polską a Zachodem był olbrzymi. No myślę, że dziesięciokrotnie żyło się u nas gorzej niż w Niemczech czy we Francji. Mówię o tym dlatego, żeby uświadomić sobie, jaka nastąpiła zmiana między 89 a 2024 rokiem. Dzisiaj, jak pojedziemy do Berlina z Warszawy, to zobaczymy, że nie jeden może wrócić stamtąd z przekonaniem, w Warszawie żyje się lepiej. Po prostu. I w sensie materialnym, jeśli gorzej, to bardzo niewiele, w wielu dzielnicach na pewno lepiej, a na pewno spokojniej, na pewno bezpieczniej, na pewno czyściej. Czyściej jest w Warszawie niż w Berlinie, co do tego nie ma wątpliwości, niż w Monachium. Bywam w tych miastach, no w różnych zresztą, państwo tak samo, więc odwołuję się do wiedzy powszechnej, prawda? Mówię o tym dlatego nie, żebyśmy słodzili sobie, prawda, jak dobrze jest u nas, tylko żebyśmy uświadomili sobie, że pewien aspekt modernizacji przestaje oddziaływać tak silnie, jak oddziaływał 30 parę lat temu. To przekonanie, że musimy się zgodzić na wszystko, czego oczekuje od nas partner zachodni, taki czy inny, no ponieważ w zamian odzyskujemy obietnicę awansu. Nie tyle w hierarchii narodów ucywilizowanych, jeśli cywilizację rozumiemy jakoś wysoko, głęboko, ale po prostu w hierarchii dobrobytu. Awansowaliśmy, naprawdę awansowaliśmy w hierarchii no, godnego materialnie życia. Przy wszystkich niedostatkach, problemach, które przeżywamy i obawach, które mamy, ten awans jest olbrzymi w ciągu ostatnich 30 paru lat. I łączy się to jeszcze z drugim elementem, który warto wziąć pod uwagę. O ile w roku 89
społeczeństwa zachodnie spoglądały na te odzyskujące wolność społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w ten sposób, no pojawiają się głodni, prymitywni, brudni, no może nie taka brutalna metafora dziwki w za długiej halce tutaj była używana, ale takich brudasów, prawda, trochę wygłodniałych, które chcą się dopchać do pełnego stołu. Tak to przedstawiano w rozmaitych karykaturach w 89, 90, 91 roku. I wierzyliśmy w to, no tak, tak jest, no trochę taka jest prawda. Chcemy dopchać się do tego stołu. Teraz we Francji, w Niemczech nastroje są zupełnie inne. Poczucie pogorszenia nam się gwałtownie pogarsza, nam we Francji, w Niemczech. A oni awansowali, oni, czyli ci gorsi, prawda, z tej gorszej Europy, zawsze pogardzanej, zawsze traktowanej tak jak Awarowie traktowali Słowian mniej więcej, jako gorsza rasa ludzka. No teraz ta gorsza rasa ludzka się jakoś urządziła i no pytanie o to, gdzie w takim razie jest źródło nowoczesności, którym można by, odwołaniem do którego można by przekonywać ludność miejscową, że nadal mają czuć się gorsi, że nadal mają czuć się niepełnowartościowi, że nadal mają traktować nowoczesność jako coś, co jest zaprzeczeniem patriotyzmu. Bo właściwie ostatnie 35 lat można byłoby traktować jako fundamentalne potwierdzenie patriotyzmu łączącego, powiedziałbym, ten ideał własnego państwa z nowoczesnością, bo w dużym stopniu się to udało przecież. Żyjemy dużo lepiej niż 35 lat temu pod względem materialnym. Jeszcze raz to powtórzę, to jest fakt. I w takim razie, dlaczego mamy czuć się gorsi? Dlaczego mamy czuć, że polskość to nienormalność, że polskość nie pasuje do nowoczesności? Ponieważ nowoczesność zaczęła być wobec braku możliwości przedstawienia jej jako lepszej alternatywy materialnej, bo już nie jest dużo lepiej, a może nawet w ogóle nie jest lepiej, o czym każdy się może przekonać, a prawie wszyscy dzisiaj jeżdżą na zachód, może się przekonać jadąc tam, to gdzie jest ten element szantażu? Przekonanie, które wywodzi się właśnie z XVIII wieku. No u nas jest ta ciemnota, ten katolicki fanatyzm, jest niezrozumienie ideałów nowoczesności. Niematerialnego wymiaru nowoczesności, bo ten już nie jest przekonującym argumentem, tylko nowy wzór nowoczesności, który przedstawia konflikt dalej między Wschodem, zacofanym, pełnym zabobonów, a Zachodem, gdzie lepiej rozumieją, na czym polega nie melioratio terre, i tu wracam do pojęcia wyjściowego, nie ulepszanie ziemi, tylko melioratio homini. Jak ulepszyć człowieka, ale ulepszyć bez Boga albo przeciw Bogu, żeby ludzie byli jak bogowie. To jest perspektywa posthumanizmu lub transhumanizmu. Relacje między tymi dwoma zjawiskami omawiałem kiedyś kilka wykładów temu, więc nie będę już tego wątku rozwijał. Ale jest to zupełnie inna perspektywa, w której pojawia się sugestia, że należy odejść od natury człowieka, zaprzeczyć jej. A jeśli człowiek czepia się kurczowo tej natury, to należy pozbawić go prawa decydowania o sobie. I to jest, to nie wiąże się tylko ze sprawą aborcji, chociaż ta jest tutaj jednym z testów. To nie wiąże się też z kwestią eutanazji także, chociaż to jest drugi koniec tego samego zjawiska. To wiąże się przede wszystkim z przekonaniem, że możemy dowolnie formować swoją tożsamość, przywiązanie do pojedynczej tożsamości narodowej na przykład, która nas mobilizowała, kształtowała, dawała nam poczucie sensu, jest czymś fatalnym, najgorszym, prymitywnym, ponieważ możemy zmieniać nawet swoją tożsamość na poziomie biologicznym. Dzisiaj ogłaszam, że jestem mężczyzną, a jutro będę kobietą, a pojutrze kimś jeszcze innym, prawda? To już jest dowolne, bo to poszerza moją wolność, prawda? Jeżeli tego nie rozumiem, jeżeli czepiam się starych tożsamości, jeżeli uważam, że to, co dawniej pisano o tym, to, co wyrażała wspaniała kultura zbudowana na dwóch płciach i ich rolach, prawda? Kultura od Homera począwszy właśnie, a no powiedzmy na Leśmianie u nas skończywszy, chociaż na szczęście oczywiście Leśmian nie jest ostatni, ale wymieniam go jako wybitnego przedstawiciela polskiej poezji, także tej, no powiedziałbym, erotycznej, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli próbujemy to unieważnić i powiedzieć, nie, te wszystkie tożsamości już nie mają żadnego znaczenia, a tożsamość narodowa jest najcięższym
łańcuchem, który nas jeszcze trzyma w starości, w tym, co powinno być przezwyciężone, to wtedy możemy uwierzyć w coś, co już nie ma miary praktycznej. Bo dziś już nie pojedziemy do Paryża i nie zachłyśniemy się różnicą poziomu życia. Oczywiście zobaczymy wspaniałe, dawne budynki stworzone w oparciu o dominację Francji nad innymi krajami, militarną jej potęgę niegdysiejszą i kolonizację, ale nie widzimy nowej Francji, która by nam aż tak bardzo imponowała w stosunku do nowej Polski. I to właśnie sprawia, że zostaje tylko czysta ideologia i jej słudzy w Polsce. I tu odtwarza się, na tym skończę, bardzo ciekawy mechanizm. Mechanizm opisany przez teorię kolonialną, nowoczesną teorię krytyczną, jak się to mówi. Jest taki Dipesh Chakrabarty, główny reprezentant tego nurtu we współczesnej humanistyce, który opisał postać babu, tak się chyba to jakoś w języku hindi określa, czyli takiego sługę, wiernego sługę kolonizatorów, symbol wiernego sługi kolonizatorów, który stara się naśladować tych właśnie z Wielkiej Brytanii, służyć im jak najbardziej, ponieważ to czyni go we własnych oczach kimś wyższym od miejscowej populacji. Ci reszta to są ci brudni Hindusi, prawda, a ja wyglądam prawie jak Brytyjczyk. Ja naśladuję Brytyjczyków, ja wiem, że tam jest mój wzór. Chakrabarty oczywiście to krytykuje, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Otóż taka jest duża część, ważna część funkcji dużej części, jeszcze raz podkreślę to zastrzeżenie, że mówię w obu przypadkach o części, inteligencji, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach tak zwanych peryferii w stosunku do centrum. Inteligencja zyskuje swoją wartość, ta część inteligencji, przez to, że czuje się lepsza od reszty. No my reprezentujemy postęp, a reszta to jest ten motłoch, który nie wie, na kogo głosować. My jesteśmy w miastach, prymitywi są na wsi, prawda, czy w małych miasteczkach. Ha, 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 w Warszawie wybraliśmy dobrego prezydenta i to miażdżącą większością głosów, a prymitywy z Siedlec wybrały jakiegoś ćwoka z PiSu. W skrócie, tak wygląda to myślenie, prawda? To jest ta hierarchia wyżej, niżej. I wewnątrz, zewnątrz, gdzie jest nasze wnętrze, tych, którzy tak mówią? No oczywiście nie w Polsce, broń Boże. Ono jest w wyimaginowanej Europie, Europie, której nie ma naprawdę, nieistniejącej, ale którą ideologicznie próbuje się zastąpić realną Europę. Momentem prawdy, momentem zderzenia będzie ta chwila, kiedy nie polski, że tak powiem, populus, od tego słowa oczywiście pochodzi także słowo populizm, zbuntuje się przeciwko tej ideologicznej wizji Europy, ale kiedy w Niemczech, we Francji większość demokratyczna zechce wypowiedzieć się przeciwko temu projektowi zniszczenia starej Europy i stworzenia nowej ideologicznej wspólnoty na gruzach wspólnot narodowych, także francuskiej, niemieckiej, włoskiej. Wtedy się okaże, czy elity są silniejsze, te właśnie ideologiczne elity nowoczesności, nie mające już nic wspólnego z postępem materialnym, tylko wzywające do czegoś innego. My, przedstawiciele elit, co prawda stworzymy sobie luki prawne, które pozwolą nam mieć jachty i wysokooktanowe samochody, ale dla was, hołoty, będzie jasny przepis, że macie obowiązek zamontować sobie niemieckie panele na dachach, ocieplić to technologią, która będzie służyła wielkim korporacjom z odpowiednich krajów. Wiatraki sobie zamontujecie takie, jak trzeba, z tych krajów, co trzeba. Samochody elektryczne tylko będziecie mieli, żadnych spalinowych. Tego rodzaju wizja, powiedziałbym, nowego ubóstwa. No bo oczywiście oznacza to niemożność osiągnięcia tych celów przez bardzo dużą część społeczeństw, nie polskiego tylko, ale niemieckiego, francuskiego. To nie jest tak, że tylko my na tym ucierpimy. Ten moment, w którym nastąpi zderzenie tych, którzy nie chcą tego rodzaju ideologicznej nowoczesności w całej Europie, z projektem ideologicznej nowoczesności, który oderwał się od obietnicy materialnego dobrobytu i odwrócił się przeciwko tej obietnicy, to jest moment ciekawy, w którym wyjaśni się, czy patriotyzm da się pogodzić z niepodległością. Przepraszam, czy patriotyzm da się pogodzić z nowoczesnością. Być może będziemy bronić nowoczesności w takim rozumieniu materialnym, jako obietnicy dobrego, godnego życia przeciwko tym, którzy chcą zaproponować nam w zamian wizję nowoczesności jako świata postludzkiego. Świata, z którego człowiek znika, żeby zrobić nareszcie miejsce prawowitym właścicielom, jak twierdzą zieloni, czyli mrówkom i bakteriom. Dziękuję bardzo.